Ej, oddawaj. Mamy. Nie, Rekord świnia. Polski będzie się trzymać. Nie wyrzucaj tego. Ci ukradli. Oddawaj go. Ten Ace'a wyrzucił. Ja dowódcy mają się trzymać. Ty wiem. Właśnie się. Jeszcze do radio. Cześć, Windu. Nie, co my bierzemy? Przepraszam, Balin, co? Mapę weź sobie. Dobra. Chyba, że nie podesz w pierwszej kolejności. Ja i tak się nie odnajdę. Trzeba pobrać z punku? Nie, już jesteś gotowy. Okej. Cześć, Windows. Nie. A, okej. Okay. Dzięki. Zapomniałem o tym. Halo. Charlie, zapraszam do szopy. Tam Dexter kazał być. Nie ma. Jest! Może mi ktoś ją wrzucić do plecaka? Tak. Nie mam takiej... Ciekawe, ile z nas przeżyje dzisiejszy Wietnam. Może ma atak jakiś. Niemożliwe. Zdążyłem po browary skoczyć i jeszcze nie ruszyliśmy. To jest przesadne. Jakie ma cholera? Zaraz. A propos alkoholu, mogę wam powiedzieć historię z dzisiaj. Taka szybka i w sumie ktoś zabawna. Posłuchuje. Ktoś posłuchuje, na dachu jest. Strzelać tak. Co za kolaku dupę wystawił. Nie wierzę. Którą dupę? Weź tym go kijem w dupę. Co za świnia. Czekaj, kurwa. To sprawna prostata, czy nie? Sprawna prostata. Pewnie już tak, jak mu Windows to wsadził w dupę. Dawaj się takie zobacz, taki wiesz. Ukradę ci wszystkie taśmy. No po prostu, mam 7 osób, ale nikt nie wszedł na slot. Dzięki. I taka kolonoskopia na tego, na twardym kim, kurwa. Dlaczego? Ej! Mojej drużyny, żeby się przelogował na slot. Nie można. Dobra, poczekaj. Nie potrzebujecie aż tego medyka. Jaki? No mus! Mi się nagle powiększyła ilość osób. Wyjdź. Ja jestem ranny? Nie, teraz sprawdziłem sobie. Tak. Umierasz. Spójrzcie na moją rolę, to jest taka zrozumiona jakaś. Ale ręce masz czyste, człowieku. Nie, no ręce masz ok. To jest sos od ryby, przepraszam. Tak. No właśnie. Widać, że świeżo ryby przygotowują. Mam 5 w plecaku. Znaczy będę miał kurwa. Później po misji sobie zjemy. Albo w trakcie. Będziecie nieprzytomni? Nieprzytomni? Będę was karmił. Ja pierdolę. Ja wami zaopiekuję. Ej. Lepiej. Poczekam aż wszyscy padniecie i wtedy zjemy ucztę. Właśnie, kto Fetysz pierwszy kajlamy. Padnie, dostaje dwie ryby. Ej, kto pierwszy padnie, ten wolec. Dobra, Dexter. Masz drużyny? Mam Adena. Kurde, mam się. Nie. No zobaczymy, cwaniaki. Mariusz, ty też masz? Jak żyć? Tak. Alfa i Bravo dostają po jednej mapie i po jednej dostają? Na plaży. Dajcie to radio. Czekaj, idę posłuchać. Niech oni się nie wychylają. Do... Ej, to opowiedzieć wam historię związaną z alkoholem i moim plecakiem i termosem z dzisiaj z rana. Nie masz mapy. Nie mogę cię zabić. Co? Alkohol? Czemu chciałbyś mnie zabić? Bo zabezpieczyłem broń. Mieliśmy takie wyjście ze szkoły, a nazwie sprzątanie świata, nie? To sprzątanie świata wygląda tak, że wszyscy idziemy do parku, ale ja przed chwilą siadamy przy jednym stole i klejemy. No nie? A później oczywiście sprzątanie się po sobie. Tak. Na studiach też ma się takie wyjście, tylko zamiast sprzątanie świata to się nazywa chlanie w parku. No widzisz. Ewentualnie to się nazywa wykład. No, ale wiecie, chodzi o to, że zalałem termosik ładnie whisky plus cola. Tak. Ta jebana cola takie podciśnienie wytworzyła, że zapakowałem go do plecaka. Tak. Wychodzę sobie także już z domu. Nawet jak mi coś nie jebnie w plecaku. No, ale na szczęście się nic nie wylało. Więcej niż trzeba. Cała wódka zalała się kolą i co teraz zrobić? To nie było podciśnienie, do szkoły nie chodziłeś. No kurwa, nie miałem fizyki, sorry. Już od 2 lat. Nadciśnienie. Trzeba było mieć. Cokolwiek to było, źle zadziałało. No, było zabawnie. To jakiś szatan. Magia. Ty, to pamiętasz, że to było cwaniaku. Chłopaki, trzymajcie go, on nie jest od nas. Naciska. Karmimy go rybą. Nie róbcie się. Nie jest jak zasysa. Jest taka soda fizyce, jeśli zapłaciła na alkohol, poddaj się. Wyjemnie. Dobra, ładować rybę. Ale kto jest nie alkohol, czy nie. Usiek. Tam... Było blisko, następnego zatrzymamy. Ej, podoba mi się ten Wietnam, siedzimy w jakiejś gówno chat, to jest wesoły. Ja myślę, że to będzie... Mamy rybę. Bolec! Jest bolec. Poszedł po więcej ryby. Wyżej? Macza w sosie, widzę. Taktycznie.
kierunku, no w tym rozumiem, że to będzie najlepszy aspekt tej misji. Briefing. Ryba. Ryba. Ja wiem, o co chodzi. Fabuła dzisiejszej misji. Mamy dostać się do wioski rybackiej po ryby. W tym grydzie czego? O, ja pierwszy lecz. Na kierunku. Ale to jest świetne. Powiedz to Bojusowi. Windows! Smacznego. Niestety urwał się kontakt. Bolec, muszę ci coś zdradzić, sekret. Trzymajcie go. Ryba, smacznego. Puść go. Chlup. Puść go, puść. Nie, puść. Ale ja. Puść go. Bolec, zdradzi ci sekret? O, jeszcze drugi. Czekajcie, mam dar dla was. Chodź tu. Ja też mam dla siebie dar. Poczekaj, o. Jak znajdziecie jakiś... Dziękuję. Znaki. Ale chodź, ja też mam dla siebie. Co może sugerować, że jest tamtędy przejście? To chodź. Kolor Charlie jaki był? A kto to tu siedzi? Dobra. Zjesz sobie rybkę. Dawaj go tam. Chłopaki, wiecie co robić. Okej, cyk. Czekaj, ja go przytrzymam? Nie, ja go przytrzymam. Ja go trzymam, ty go karmisz. I później daję go bok Windowsa, żeby żygał na ścianę. Jedz. Ale tak się zastanawiam, jakby taką rybę... Ej, ty, siostro. Co się słuchamy? Jakiś typ przyszedł. Nikt cię nie zbił, karmiliśmy cię rybą. Już jesteś wolny. Musisz czekać też się stawić. Czyli ja tu masz interakcję i... cyk. Ale uśmiechniętą? Wiesz po co ci idziemy na misję? Jezus, skarmi człowieka i chce go zabić. Tak, Bolec, kurwa, idzie bitwa na minę, jak w rydurkę. No. Dzisiaj na misji lecimy do wioski rybackiej po więcej ryby. Ale miejscowa ludność cywilna nie chce nam dać ryby. Nie mam trytytek, a chcę cię zaklęcie nakarmić. Co? Nie mam trytytek, a chcę cię nakarmić. Ale ja nie musisz mnie związać, ja chętnie sam przyjmę rybę. A to nie, tak, to tak nie działa. Kurwa. Miałeś trytytki? Ukradłem komuś z plecaka. A kto ma trytytki w presecie? Nie wiem, Kordra miał. Jakiś złodziej. On chyba RTO był, o nie, on saperem był. Czekajcie, to Windows w takim razie ma. A nie. Brawo, nawigują, Charlie lata za nimi. I wspomaga Adrenę, która potrzebuje... Ci nowo myślę nad planem. Aby? Okej. Ja? Jup. A. Nic. Halo, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak kazałeś, Herdexel. Dobra, to który pierwszy się wypina? Aaaa! Jest więcej ludzi niż... Dobra, słyszeliście briefing, czy mamy sobie bongo? Nie. Karmiliśmy rybą kogoś. To dobrze. Jedliśmy rybę. Dobra, to sprawa ma się tak. Jakieś dzbany zaginęły podczas zakładania... zaginęły podczas zakładania posterunku w gridzie 0498. Cały czas mogą jeszcze zginąć. Nie ma ich, jeszcze my pewnie zginiemy w tej dżungli. To byłby bardzo fajny achievement. No w każdym bądź razie wysyłają nas, żeby znaleźć tych dzbanów. Znajdują się gdzieś... grid was nie obchodzi, bo i tak mapy nie macie, biedaki, Polaki, robaki, cebulaki. Wybiegniemy sobie... Gdzie są skrzynki, kurwa? Gówno dostaniesz, makaroniarzu. Excel. Jak mi tego brakowało? Tak? Jedźmy ten główny cel misji naszej. Trzeba jechać do wioski rybackiej po więcej ryby. No będziemy przechodzili przez tą wioskę rybacką na południe, na więc może zaopatrzymy się. Naprawdę? Tak, dupa nasmarowana? Bo to jest po drugiej stronie rzeki, a żeby się dostać przez rzekę, musimy iść do wioski i zapytać się o transport. Także będziemy mogli kupić ryby. Spokojnie, Magbiad, będziesz mógł sobie coś kupić. Mam 5 plecaków. Co jeszcze? No, nie wiemy, gdzie są na tym gridzie. Ten grid jest kurewsko duży, no nie wiem, ile on ma. Chyba, zobaczmy. No tak, będzie z kilometr na kilometr, nie? Ile ma taki jeden kwadrat? Jeden kilometr. No to km na km. Dobra, fajnie. Dexel, podstawowe pytanie. Dowódca Alfa 1. Możemy ich zastrzelić? Proszę? Dowódca Alfa 1 i Brawa 1, zapraszam. Jak odejdziemy tych dzbanów, co ten posturnek zakładali, możemy ich zastrzelić? Tak dla zasady. Nie wiem, ale zakładam, że... Tak. Może sami umrą do tej pory. No pewnie przyjdziemy na gotowe, znaczy przyjdziemy na gotowe już. Chodzimy na wtorek, zapraszam do mnie. Brawą, robimy jako wsparcie. Wiadomo, że wyjebane mamy jako wsparcie. Dowódca Charlie do mnie. Jako niezależny oddział. Ktoś shake dalej, dobra. Dalej. Chcesz Texel? Tak? Tak, ja gram i coś. Chińczyk cię woła. Na którym świecie co grasz? Chce? No, żebyś poszedł do niego. Mówię chwilę. Ty, Adam RT. Podzielcie się na team i medycy też niech dołączą do... Podzielcie się na zielonych i niebieskich. Adam na żółto. Mariusz. Już mówię. A to ja będę sam. 26. Bolec, dawaj. Kurwa, dzbanie, ja też gram na 26. A, są dwaj medycy. Radix 41.
Kurwa, ja jestem kwas siarkowy 4 i 6. Ty mocno. Hatch bolec. Jak mogę zaprosić? O Jezu, małpa. I tak? Ma swoją gildię? Tak, tak. Daj mu rybę. Daj mu ile osób? Kto się nie odzywa? Ile jest osób? No, 20 par. Jezus, ja się boję. A jakby to mógł dołączyć? No to napisz do trzeba, to potem podejść tego. Priorytecie nie wywołujmy tutaj agresji, chyba że zostaniemy zaatakowani. Który masz level? Poszedł. Spokojnie Jezus. Się komunikujmy z miejscową ludnością, możemy od nich jakieś ciekawe. Ja gram od nie wiem. Działku? Ja tak samo, ja mam 20 level. A jaki jest nasz level? Zapor. Ja mam 15 level. Jak Primora nie ma. Gra. O czym mówicie? 6 MP. Pedyżne 20. Co? A, 6... No. Radek Windows... Radek, Windows i Serek na niebiesko. Dopóki nie zaczną do nas dzbany. No i to mi się podoba świetnie. Teraz wychodzimy z tej chatki miłości i się ustawiamy w kolumnie. A! Nie, nie, w kolumnie miłości. Bałuni, miłości niebiescy z przodu zieloni za nimi. Napisałem ci moje dwaniki jak coś. Dostaniemy jakiś specjalny sprzęt? Alfa ruszać do mnie. Grasz na telefonie czy gdzie? A kalorzy telefon grosz. Załatwimy sobie wszystko w wiosce. Proszę nie strzelać mi do agentów. To jest jedno konto, czy to jest? Cywilne. Tak, tak, to jest jedno konto. Na jedziemy! Au! Bo jak chciałem zalogować na się zalogować niebiescy, na przelądacji. No kurwa, wyciągnij tą broń. Alfa, jesteś gotów? Mikrofon pierdzi. Alfa jest gotów. My siedzimy na tyle, Aden. Brawo, jesteś gotów? Brawo, gotowy, już wyrusz. Lecimy, na co wy czekacie. Charlie gotów? Powiedz Aden, że jesteśmy gotowi i biegniemy już. Czarni właśnie wybiega. To hełm zgubił. Wyruszajcie jakiś krótki ten, wolny bieg i jakieś odstępy przynajmniej, te 2-3 metry. Jak się wychodzi z tej bazy? Drogą. Mówiłem, że Alfa nie może być na froncie. Bo ja się nie umiem nawigować. Crossover, zły źle zrób. Alfa spadnie z rowerka pierwszy tam ze swoim dowodcą. Czego mamy kurwa te? No Alfa! Crossover. To za duży, nie? W ogóle, jak będę patrzcie, się małpa ciebie... Jak się będę ciebie trzymać, to nie umrę. Ile konia wale? Co? Jak będę się ciebie trzymać, to nie umrę, no? Nawet i trzy. A co to za deszczyk? Szybki deszcz. Dogadamy się. Taki odświeżający. No, bieg pięknie, to Charlie idzie ostatnio. Windows, jak nie zobaczy broni w twojej łapie, no, to będziesz miał w tej łapie mojego ptanga. To zastrzel właśnie. A my nie mamy iść ostatni Dexter właśnie. Mieliśmy iść ostatni, tylko idziemy ostatni, tak? No nie, no powinniśmy zaczekać i wtedy kolumnę dopiero zajmiemy. Leć bardzo. O kurwa. Całej zatrzymaj. Zapo. Halo, mam być zatrzymać. Windows, co? Nie mogę się połączyć, kuźwa, za co jest, powiedz mi. Nie wiem. Nic nie słyszę. Próbuj do ampulu. Nic nie widzę. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ej, to nagle to jest tak specjalnie, czy? Widzę ciemność. Nie no, ktoś coś zepsuł. Widzę czarnek. Kurwa. Dobrze, znaczniki chociaż widać. Aha. Wszyscy są czarni. O nie. Kto, nie. Gdzie, co? O nie, teraz Dexter nas zgwałci. 15 minut później. O. Masz, tylko go nie widzisz. Niemożliwe. No. Idziemy dalej, tak. Tak samo. Idziemy dalej. No i to jest taki panowie! Reklamie. Uformować kolumnę! Poszak tak, to, to jest Windows. W stronę północną. Stojcie w miejscu, bo wejdziecie w minę. O! 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 No. Zeus jest pijany. Czekaj, to jest to? Tak w sumie bez zmian. Tak, taka fajna ta ciemność, taka niezajasna. Jest okej.
Ej, to możemy kończyć już chyba, nie? Może, czy ja w ręce czuję to twoja ryba, czy to nie ryba? Tak. Nie, to nie jego ryba, nie dotykaj, to co innego. Dlaczego ta ryba jest taka sucha? Mógłbym kogoś zabić, nikt by się nie dowiedział. Teraz możesz dać komuś ryby, nikt się nie dowie. Some time later. Bawimy się w tą grę całą, w morderce i detektywów. O. Zem się, kurwa. Może cię nie strzelić do randomowych osób? Co? Do kogo? Ja stoję tutaj. Ale skąd możesz wiedzieć, gdzie jest... 7 dni później. O nie, jeść! Zgłodnie. Umrę z pragnienia teraz. Nie umrzesz, Jezu. Nie widzę. To ja sobie może klapnę. To jestem... Tak, dobrze, siadłem. O, zabrał gdzie strzelać. Siadać, panowie. Nie ogólnie nie odchodźcie za daleko, bo metr w krzakach są miny już przeciwpiechotne. Także uważajcie, na co stajecie. Czego chcesz, Radek, chuju? Niby połączyć. Czekaj, co jest? Chciałbym się połączyć z Facebookiem, tylko że nie działa. Powiedz mi dlaczego. Może kurwa załóż konto na Facebooku. Kurwa, mam. O! Nie, moje oczy. A już miałem was strzelać. 2035! Chwilę później, 2035. 60 lat później. Wietnam 2-0! Żyjemy w uniwersum, gdzie Ameryka nigdy nie przegrała wojny. Już? Dobra, ustawcie się ładnie w tej kolumnie, jakieś nie z przodu. Wyglądało. Macie się po prostu trzymać kolorami. Tak. Zieloni mają się trzymać... Balec! Radek, wyprzedzaj, bo jestem medykiem. Czekaj, Jackson. No. Radek! Andal, co ma broń? Co? Nic nie zrobili. Rozsądek, nie wyprzedzajcie ich! Siedźcie za brawo. My jesteśmy na samym końcu. Radek, czy ty masz ace? Za połowę. Nadał na kurwa! Czujesz rybę w dupie? Nie. A ja rybę tutaj. Ach, ta ryba. Rozluźniamy szyk. Czemu to się nie chce połączyć? Co? Radek! Chcesz być kurwa, powodem, bolec, dla którego drużyna będzie się trzymała z tyłu i nie będzie miała żadnego fanu z gry? Do przodu. A wy nie wiecie, co macie w kieszeniach? Węża? Rybę. Ty, bolec, ryba ci dostaje spod koszulki. Kurwa, nienawidzę, że to się dzieje. Czy to nie ryba? To idziemy, czy zadbalimy konia w miejscu? A Vexos mi się wylewa z kieszeni. No, my idziemy za brawo. No, czy brawo idzie, to nie wiem. Dałem ci jeszcze jeden. Brawo, to fisiaki. Tyle sosu się marnuje na tej ziemi. No. Czemu Tomko się popłonił? Jak przeżyję tę misję i wrócimy do bazy, to sobie pozbieram i zabiorę do domu. Ale sroga kolumna upośledzonych ludzi, podoba mi się. Czemu ten leży na kolanach? Patrzcie. Próbuję sosu do ryby. No mu spytaj, czy idziemy. Brawo, dużo. Ale... Tak, tak, tak to jest. Jak się nie ma rady, to garnie syfu. Ej, z siebie. No. A żeby musisz kiedyś zrobić gówno Zeusa, którego modlitwę przodni będzie ryba. Halo, to mamy być na jedynce czy piątce? Widzę. No, może mają jakiś sprzęt w pojeździe. Blokuj go, blokuj! Panowie, to bardzo dobrze. No i dobrze. Pięknie. No i to mi się dawaj, podoba. Dawaj. To mi się podoba, tak powinno być. Jazda. Fantastycznie. Niech ratujcie moją rybę. Nie zostawcie. Brawo, dużo. Dobra, to jest bolec. Mariusz spadł z rowerka, nie. No co to o mój Boże, bolec, stój w miejscu. Dlaczego jestem radny? Podam ci rybę szybko. To pojazd szybko. Jestem radny. Powiedz, ja też nie przejechał. Będę pierwszy jak użyłeś drugiego wantażu. Czy ustępować tak miejsca samochodom? A, użyłeś drugiego wantażu. Jak ja się cieszę, że ktoś umarł przez to, to jest takie satysfakcjonujące. Ale ty chcesz trochę sosu do ryby? Co on miał, halo? Co to w ogóle jest? Co ten Mariusz? To! Czekajcie, że jakieś magia się dzieje. Wstałem i zduplikowałem się. Co? Jestem gorszy niż bakteria. Fuj! Mariusz, typie, coś ty miał przy sobie. A! Dobra, leczyło was?
magazynków. 7 tych opasek. Dexel, mogę cię posmyrać po uchy? No tak. No. Dobra, szykujcie się, ruszamy. Syk, smyrę. Tak. Wait. No kurwa, to nie róbcie syfu! Tu jest. Sam robisz syf. Powiedz mi, dlaczego tu nie ma trzeciego niebieskiego? Weźcie poprosić za uchy. Tam gdzieś nie wstawaj. Alfa, brawo, Charlie, ruszać dubska i ruszamy. Teraz trafiłeś matkę? Wiem, trafiłem go. Macie iść w kolumnie. Nomus, przekaż, że jakiś dzban strzelił do Nakiego i umarł. Do Radka. No to poczekaj sobie. Dobra. Mam mu załatać Radka, czy go olać? Co on robił? Nie wiem, ale Radek już nie żyje. Nie. Co mu się stało? No, zastrzeliłem go. A, a gdzie jest jego ciało, bo jest sprzęt pod... Dexel, ruszaj drużynę i kurwa idziemy. No, ruszam nimi. To brawo musi się ruszyć, żeby było. Co? Jak... nie, biegnij. O. Kto nie podnosi się trupu. Dexel. Ktoś nie wiedzą co to jest Ordnung. Kurwa 10 razy powtarzam, żeby dobra, siedli w tej nasi kolumnie i stali i czekali. To nie, kurwa, wyrywają się. No na co wy czekacie? Dexel, ty chuju. Tutaj Alfa. Młodzież konia. Ej, Serek. Tak? Alfa i Bravo, tutaj Zulu, poczekajcie chwileczkę, dwójka waszych do was goni. Ej, czuję się trochę jak w tym obozie Auschwitz, co graliśmy. A ja nie wiem. Nie no, za te trollowanie to już więcej osób powinno dostać kulę w łeb. No. Ruszamy dalej. Go. Co? Telefon? A co to takiego? Jeszcze nie mamy takich rzeczy. Alfa, jak dojdzie do skrzyżowania, Zapo? Jak połączyłem swoje konto z Googlem, to będzie OK? No, jak masz Googla na telefonie, znaczy na kompie. To powinno być OK. Ja se połączyłem do Googla i do tego, do Facebooka. Działa. Zawsze jak nam się skończyło, muszę to miejsce sobie porobię. Ej, no ale to nie, szkoda ryby. Lepiej zjeść rybę i użyć go, nie wiesz? Ja mam takie pytanie, czy ktoś wziął z mojego ciała trydytki? Nie. Nikt nie miał czasu zatrzymywać się. Wiesz co, bo zaczęli nas strzelać. Tak, jeszcze miny były. Ciekawe dlaczego rak jest plastikowy, ten taki na lewak? Możesz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, dbany zamki i brawo tak się zatrzymują? To jest bardzo możliwe. Kurwa, tyle sosu do rybu, a żadnej ryby w okolicy. Magle, czemu żeś tyle zrobił? Jak to, że w okolicy nie ma? W plecaku noszę. Już nawet... Kulia coś wrogiego leci, tak nie wiem co to jest, ale zejdźcie trochę na prawo. I to bardzo kurwa, brawo. Kurwa, ty biegniemy po pasie stanu. Ej, może nas trafi! Może nas trafi! Stoimy tu w miejscu. Zejdźcie na prawo! Zejdźcie na prawo! Tak nie robię. To jest 2035 rok, nie przypierdalaj się. Wszyscy wiedzą, że ryba jest najpyszniejsza, kiedy poleży tydzień w plecaku. Tak? Tak, testowałem. A tą, co widziałeś na koniec sierpnia, to jaka była wtedy? Taka z marca. No, dobra była. Ryba jest jak wino. Im starsza, tym lepsza. Im dłużej poleży, tym lepiej. Tak. Zgłaś na crossover. To ty, Borys, wszystkie lożki musisz na tą rybę podrywać, co? Ja? Yeah. Chyba tą rybkę. Pierwsza randka, zapraszasz na kolację, cykrytka. Coś mi jak nie rybą. Jezu. I to nie talerz. Dexel, brakowało ci tego, co? No jeszcze jak. Już mam PTSD, a nawet nie zaczęliśmy się strzelać w dżungli. Czem? Co? To my do dżungli idziemy? Nie, no spacer w lesie tylko. Nie no, do wioski rybackiej. A właśnie. Czemu jakiś koleś stoi na środku tliska? Zajem go. Bo jest dzbanem. Tak było. Uuu, to się nagrało. Ale to się nagrało. Może starajmy się nie wchodzić w sos, co? Boisz się? Nie no, trzeba go doprawić. No jak to, wtedy to lepszy jest. A dobra, to będę wchodzić. Tutaj ile sosu, ty przebiegnę po całym. Już ten moment. Ej, patrzcie, ryba leży w sosie. Zostaw! Patrz. Jezu.
Ta już ma 2 miesiące. Tak. Kloca postawi, to rybą nazywasz. Prevent insta dev change mid mission. A to czy nie? O nie! Zostawiłem trochę ryby w bazie. Co to oznacza? Pewnie mi podjedzą. Ej, my tam... Kiedy my mamy skręcać? Windows, orientujesz się, co to za ustawienie weszło? Jak się zgubimy, to nie nasza wina. Ej, no wiesz, my mamy chociaż program ze sobą. Jakiego typa? Najlepiej to być taką średnią drużyną. No coś może jakieś typa mijają. Bo i nie idziesz pierwszy. Nie, no podobno ktoś tam stał na środku lotniska, ale równie dobrze mógł być to manki albo mydło, nie? Ja tam nikogo nie widziałem. Weź sprawdź na mapie, czy tam jakaś kropka została. Bo tak. No ale to ogólnie nie widać kropek żadnych. Słucham. Czemu mokiej z tyłu stał? On się teleportuje, halo. Bo manki zawsze teleportuje się za nami, żeby słuchać, co mówimy. Jeden KM ustawiony na końcu drogi. No a ciekawe, ile osób byś chciał? Myślę, że 3/4. A ile tu jest? 19? Znaczy, my jesteśmy bezpieczni całkiem. Wypuściłbym Celinę z Windowsa, żeby mnie ciągnął i nie musiałbym w utrzymać. Ale nie, tu wystarczy teraz jeden jest nam przy krzakach, żeby... Wydaje mi się, że słyszałem wietlance. Drut do wszystkich dowódców, po skręcie na drogę w lewą stronę rozstawiamy się w szachownicę, czyli jedna osoba z lewej i po ukosie druga z prawej strony drogi. I tak będzie przemieszczamy się. Skomplikowane, ja pierdolę. No, tak, kolumna, czyli powiedzcie mu, że to się nazywa kolumna przystawna. Kolumna przystawna, dokładnie. Tak. Czemu stoimy? Bo alfa jest uprzedzony. Ej, to ja mam pomysł, zmodyfikujmy tą kolumnę. Niebieski tu lewa, zieloni się ustawią, my czekamy. Słyszysz? Czemu? Tak, no, nie wiem, czy tak nie zrobimy. No bo kurwa strzelaliście. Nie, ty. A dlaczego stoicie? Nikt wam nie kazał. Ja pluję na lewaków. To się już ustawcie, to macie się ustawić, to będziecie jeszcze i dalej. Chodźmy na lewy pas. Na razie my na lewy pas. Ale wybaczcie, nie wiem, za nimi. Po kolei. Jeden lewo, drugi prawo. Windows Radek, prawo, już. Radek, nie, Radek za nami, a zieloni... A, no dobra. Niebiescy zaczynają z prawej strony, jakoś to zrobicie. Cesarek, przejdź po prostu na lewo i będzie okej. Okay. Kurwa, a czy my chcieliśmy... Do dupy jesteś. Zamiast drużynami lewo, prawo... No ryba. Cesarek, ty dupo, gdzie wyprzedzasz? Trochę muszona. Jakie gdzie wyprzedzam, no to... Ale zjadliwa. Tak. Ja sobie zostawiam, zawsze jak gra patrol, to sobie zostawiam. Wiesz, jak się to nazywa ten patent? Grimzy jak pokonać całe BPP jednym prostym klikiem? Co nie? Każdy zrobić coś, telefona. Co nie przypomina ani Grimzy, ani Shera, ani Bloba. No Blob to jest najlepszy. Trapez! Nie, stój, stop, tak się nie robi. Nie mówi się o trapezie. Nie w dżungli. Samochód. Dlaczego nie mówi się o trapezie w dżungli? Co się w ogóle... W kieszeni to mam całą mapę. Wow, ktoś to dostał, ja pierdolę. Gdzie mnie? Bandażuję go już. Znowu Mariusz. Dobra, on jest drogi, to wiesz, jak rozstawcie formację? Się. Dobra, już. Jezus, jeden wypadek już. Nie ma łamać formacji, bo będzie to brane jako dezercja. Ale... Dobra, idziemy, idziemy. Ty czaisz, że to 2 razy Mariusza potrąciłem już? No jak... Dobra. Zasłużył. Kurwa, chodźcie szybciej. Brawo, rusz do dupy. Radek, trzymaj swoje miejsce. Pierdol się. Kurwa, znaj swoje miejsce. Nawet samochody... A, dzięki. Jezus, Radek. Jebta się. Przepraszam. To się nie puści. Ej, to w takim razie to z kimi walczymy? No, na końcu. My? Nie wiem, ze wszystkim. Co robicie? Radek, gdzie z tym idziemy? To jest tym czerwonym, nie tak? Les, co ci się stało? O, ja jak mogę sobie teraz podać adenozynę? Halo? Nie, no zawsze. Razy, idźcie. Dobra, ruszać! Dobrze wam szło. Dobrze szła ta kurwa, gówno teraz. No kurwa, czego stoimy? Ja pierdolę. Znowu sobie konia wali dowództwa. Że jest jedna sprawa, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No i znowu stoicie. Idźcie po prostu, kim on jest dla was? Chyba mydło się wkurzy, znaczy mąki się wkurzy na boty trochę. Dobra, zróbcie od stera. No szkurwa no. No, mieszasz tutaj i ci biedni nie stoją. Ja nie rozumiem. A człowiek coś go zastrzył. Pomagać Zeusowi. I próbowałem ustawić konwój, nie? O Jezu, tak. Najkorty. Konwój tam jest dużo do trzech czołgów, to się nie robi. Konwoju nie da się zrobić. Znaczy ujechać bokiem, rozumiesz? Ale nie da się zrobić konwoju bardzo, to jest niemożliwe. Bo da się. Nie z botami. Oczywiście, że się da, tylko to jest do pierwszego zatrzymania, pierwszego pojazdu. Do pierwszych, pamiętaj. Potem to już jest Armageddon.
Te boty są takie autystyczne. Następne auto będzie jechać, to spierdalać z drogi. Ja ustawiłem całą swoją przodem. Idzie cała... No. Dla wszystkich zainteresowanych, rozstawcie swoich ludzi na dłuższe odległości, bo jedna zasadka jest pół plutonu. No i o to chodzi! I znowu a to tylko dla zainteresowanych, to nas nie obchodzi. Tylko dla zainteresowanych. Dlaczego stoimy? Ja pierdolę. Rozciągamy wszystko, wy też rozciągniecie. Dobra. Dobra. Kurde, to mi się podoba. Patrzcie na ten odstęp, no coś Charlie. Wspaniałego. Dexel. Przekazałem ostatnią osobą, że jak idą z tyłu, to żeby się rozglądały co chwilę, bo nas jakiś wiatr może zachodzić z tyłu. Słyszeliście zapał? Jaden, rozglądajcie się. Czekaj. Nie łaź po krzakach, tam mogą być miny. Dostanie po łusince. A ty kto? Dopiero dołączyłem. Z jakiej drużyny jesteś? Windows, śmiało możecie przechodzić. Możesz podnieść minę wyskakującą. W zęby. No najlepiej. Dexel, mamy nowego typa. Kogo? Grimoire. Jeszcze nie przyszedł testu ryby. Widziałem twoja ryba na tym, na... czekaj, jak to, kto, gdzie na to reddicie. Było? Na reddicie, podbija... Podbija tak. Internet i świat. Jest już... Jest już w hoc. Tą rybę tyle razy bana dostałem. Ale ty ją sam robiłeś? W sensie to bo... Nie. Gdzie ty znalazłeś właśnie tą to zdjęcie? Ja powiem ci, że na święta moja babcia też podobną rybę robi, tylko wygląda ładniej. Ja nie mówię o oryginalnym zdjęciu tej ryby, tylko o tym przerobionym taki styl. A tak, to samo element. Sam ja pierdolę. A taka ciekawostka. Ty nie masz co w życiu robić, tylko rybę malować? Taka ciekawostka, Excel, czaisz, że no. Za tą rybę ja tam dana dostałem? Ale dostałem. Znaczy, namówił mnie, żebym ja wrzucił. Powiedzcie mi, z czego się składa ten sos w tej rybie? Główna błota. Ale skądś dla zelu. Poważnie pytam, bo jestem ciekawy, dlaczego to jest szlamem zalany. Głosz dla zelu, co to jest jakaś kurwa nowomowa? To nie służy do jedzenia. Tak, podobno mówię. Ale skądś dla zelu. To jest podobne w tej rybie. Teraz się domyślił, że to mówi AFL, czyli z AFA. Ciekawe, kiedy to się domyślił. Arturek, lewo czy prosto? Powiem ci tak, trzymaj się bolca, bo jak się zgubimy, to nie zginiesz. On kurwa, no zatrzymujecie się i psujecie ty... Stop, dwa miesiące jedzenia. Stop. W lewo. Kurwa, czego stoi mi? Ja pierdolę, co jakąś chwilę się zatrzymała. No to kontrakt mi się zatrzymał. Chcesz amunicję? Ej, tu jeszcze jeden idzie. O, ja mam trzy magazynki, może ktoś się podzieli. Tylko bocznie posuwasz. Coś nie pasuje, tyle paciaro. Dobra, tyle firyn do nieurodziwa. Coś się gapisz na musie. Dobra, dzięki. Zajeba ci gonga. On mówi, nie? Ale śmieszny murzyn. Panie kolego, chcesz ryby trochę? Nie posuń się do ryby, nie depaj. Alfa, czek. A, tu Alfa. W sumie to było pytanie. To raczej wiolonczela. Nie zadawaj głupich pytań, towarzyszu. Kurwa, Dexel, mówię ci, że nie ma głupich pytań. Ukradłem mu 8.30 nabojowych magazynów. Kiedy jesteś orkiestrą i zaplączasz się na wojnę. Pamiętajcie, że zbliżamy się do wioski, a w wiosce żyją przyjaźni cywile, nie agenci Wietkongu. Nie biegnijcie tak szybko, Alfa. A mają ryby? Mają. Bolec, wiemy, wiesz co robić. Prosiłbym, żebyście nie molestowali tutejszych mieszkańców. Czy podsuwanie im ryby to molestowanie? Test Wietkongu polega na czym? Jeszcze PTSD. A, no tak, pamiętam. Dobrze wytrenowany. Strzelamy do uciekających? Czemu cywile w tej wiosce mają drut kolczasty? Ej, patrzcie, wieszaki na rybę. Nie podoba mi się. Wieszaki na rybę. Dopóki nie otworzą okno. To też. Szczerze, Dexel, jak patrzę na te druty kolczaste, tą drogę... Zulu dla Alfy, Brawo i Charlie. Alfa, wchodząc do wioski, zabezpiecza port. Brawo, zachód. Charlie, wschód. I dwie osoby od północy. Boże, ten space. Słyszeliście, chłopaki? Bierzemy wschód. Czyli wchodzimy do miasta i od razu na wschód się kierujemy, rozumiem? Zabezpieczamy wejście tutaj ogólnie. Jestem w wiosce, kieruję się na wschód. Wolec, szukaj dobra. Error.
Ej, a zabranie wieśniaku ryby to liczy się. Crossroads jako... zgłoś dla Zulu. Dobra, rozstawcie się wzdłuż. Patrzcie jak tam jest. I tutaj. Dobra, ja idę tutaj. Idę za policję. Najlepiej tutaj przy wejściu. Macie dużo miejsca. Ty kurwa, ej, Boles, skąd ci ludzie mają śmigłowiec w wiosce? Nie wiem. Jestem po prawidłowej stronie. No dobra, ale kurwa, skąd lądowisko mieli we wiosce? W sumie? Wiesz, że tu będzie zasadzka. No. O! Strzał. Słuchaj, było wietamca. To agent. A częstujemy go rybą? Nie robię, mamy go tylko wejście. Alfa, sporo cię. Co się cieszy? Oni są chorzy. Bardzo chorzy. Twoja ryba nie jest najgorszą rzeczą, którą widziałem. Nie ważyłem żółtka. Jest jeszcze Radek. On to sobie leje. Przepraszam. Co powiedziałeś? Co mu powiedziałeś? Radek, powtórz, nie słyszałem. Podchodzę do niego, bo na sobie leje. Przepraszam, to Zolo. Mówię mu, masz małego. Ale powiedziałeś coś? Słowę. Tak, piorunem. Jak się wchodziło? Widzisz, Windows to są wieszaki na rybę. Zostawiłem trochę. Chyba wchodzę. Tak. No bo dużo ryb mam. Tylko wszystkie pozjadali. Bolec? No? Próbowałeś poczęstować rybą obsługę helikoptera? A zapytam go. Chyba dostanie piorun. Co tam słychać, Windows, u ciebie? Czemu? Rozumiem. Mówię, że co chwilę klikam Nie. I on jest pewnie wygląda bardzo podobnie do kogoś tam. Bolec byłeś tutaj? O. Tak, co? Wyciekło ci. Kurde. Bolec, jak ty się tu cofnąłeś? No. I co, chcieli rybę czy nie? Nie. Kurde, klują na swoją rybę. Nie wiem jak wyjaśnić na tyle. Ty pewno szczelbę. Czy ktoś oprócz Grim obserwuje teren? Ja oczywiście. Proszę pana. Dexel, a obserwacja uszami się liczy? Weź tą strzelbę. Ja nic nie widzę. Panie, daj panu strzelbę. Ja nic nie widzę, Maglia! Zatrzymał się. Przepraszam pana. Ja chciałem strzelbę od pana. Weź mu tą strzelbę, Jezus Maria, no! Wal mu tą strzelbę na ryj, no jak ją chcesz, typie. No ale nie będę taki. No to ciota jesteś, miętka fajka. No. Dexel strzelać? Później nie no, nie, to Maglia chce strzelbę, nie ty. A. Nie chcę strzelać. No to, kurwa, ten widzę. Obserwuję już ukradł lornetkę. Ja nie mam pytań. 3 minuty jesteśmy w tej wiosce. Kurwa. Bolec amator. Dexel, zaraz. Ja nie jestem złodzieją. Helikopter ukradniemy. To jest też możliwe. Zaraz odlecimy. I od razu... Przyjdem na... Spokojnie. Jeżeli chcesz przejść, musisz spróbować ryby. Co? Spokojnie sprawdzałem. Ja czekam. Ej, no to nie fair, drugi raz rybę. Musisz ją wyciągnąć, to jest pojemnik na rybę. Czy to już łopata? Nie zaatakują, dopóki ja obserwuję. No, włóż rękę. To jest to nastawienie. Uważaj, bo tam z przodu jest żywa, żeby się nie ugryzła. Ej, ja mogę ryby też spróbować? O! Też zejdę? O nie, ryba mi się cała wysypała. No nie. Leciała do kałuży. Pomóc ci zbierać? Jakaś. Myślami samobójczymi. Tak, ewentualnie będziesz krzyczał. No ładna, ryba. Słuchaj, mogę spróbować? Tak. Dobra. Nie za słodko. Dowódca Alfa prawej Charlie, sprawdźcie po swojej drużynach, czy macie papierosy.
Ja mam papierosa, ale nie mam... Nie mam zapałek. Grimoire ma. Dexter. Ktoś z was ma papierosy? Papierosów nie mamy, ale może... A nie, mam rybę. Cygaro, mam cygaro. To cygaro sobie zrzucę. Papierosów nie mam. Mógłbyś mi krzyknąć, że jedziemy. No fuck, wasz, ale nie ma. Mam, wyświęć parę. Brawo, to jest ostatnia szansa, żeby wziąć sobie strzelbę. Nie widać mnie? No, ale ja nie będę ukradał, ja chcę handel za rybę. Mam ci pomóc. Nie widać cię, odraz widać. Mam ci pomóc. Teraz nie widać? Teraz widać. Dobra, ale krzykniesz mi radzie, jeżeli idzie na coś, co? Będę tutaj. Oj, krzyknę. No i cyk, bierz szybko. Bolet, zabieraj. Dobra. Gdzie to się robiło? Ale będzie... Ten... Bolet, zabieraj, masz 5 sekund! Już, już. Już mogę? Tak. Jak go się kurwa odkuwało? Ale będzie piorun. Ej, weźcie mi ją. Trochę żałuję, że dołączyłem do tego kurwa. No i patrz, no i cyk, no i czego żałujesz, handel panego? Wymienny. Właśnie bo... To jest norma na misjach. Dobra, wszyscy wracać na posterunek. Znaczy nie, po prostu... Gdzie mój posterunek? Magbliad od kilku edycji Wietnamu marzy o posiadaniu strzelby, a mydło mu nigdy nie chciał takiej strzelby jest. Dać. Ryba mnie błogosławiła. Ja marzyłem 14. No i wywinął się po 3 minutach gry. I też była kiedyś jedna misja przecież. Była taka misja, że jechaliśmy cały czas pojazdami i była walka tylko na dłuższy dystans. Kurwa, nareszcie mam kogoś ze strzelbą w dżungli, to jest... Ja nie rozumiem, bole... dlaczego wcześniej dżungli nie było. Jak znaczy, ktoś, to wziąłem ci jeden strzelb... magazynek jeszcze. Dobra, to mogę oddać amunicję do M16. Patrz, jakie bogactwo. I widzisz, Radek, jaki ze mnie dowódca? Wszystko załóg, ukradłem, tak? Tak? Była też kiedyś jedna... Zoro do wszystkich jednostek, wyskakiwać, potrzebuję jednego cygara. Grim, jak ktoś ma w ryju, to też oddawać. Nawet wypalone ale lekko. Poinformuj, że Grim podejdzie z cygarem. Cygaro. Mogę oddać. Grim? Szybko do portu z cygarem. Biegnij do portu, będziesz ma pan cygaro? Cygaro. Cygaro w drodze. Dobra, stańcie tutaj i stańcie tam, ładnie, tak na pokaz. To się ukryje, żeby załóż mnie nie widział. Czemu, żeby cię nie widział? No przecież nikogo nie zabiłeś. No rację. Wymieniłem się. Przecież wymieniłeś. Legalnie, widzisz? Przyzwyczajenia się chowa. Jezus, już to widzę, nie teleportuję. Myślał, że zabił kogoś. Komuś coś na ziemię wypadło, co to jest? Nawigacyjne? Les, dobra, co no... widzisz? Ten typek z latarką. Ej, ale w sumie latarkę też by się przydało wziąć. Ej, ale chyba robimy złe wrażenie na nowym. Znaczy, tak. Jakie złe? Widzisz, no dobra, ale... strzelali do naszych? Ale on już moje marzenie. Narzekać, że kurwa... On już mówi, że za bardzo trolujemy. Znaczy, nowy ma wyższy poziom od nas. Przecież my jeszcze nie zaczęliśmy trolować. No nie, on już uważa, że za mocno, no dopiero przygotowujemy się. My na razie tylko głupoty gadamy. Na razie się dopiero rozgrzewamy. Czemu tak długo to trwa? Czemu my tu jesteśmy? Jak? Dałeś mu to cygaro z wąsem? A mam w buzi? No właśnie nie widzę, ale mogłeś schować je w plecaku. Nie, oddałem im. To dobrze. No, dałeś im cygaro, oni ci dali co innego. Oni dali. Nic nie dostałem. Nie przejmuj się, my z reguły na misjach jesteśmy normalni, dzisiaj nam odpierdala. Nie, ja dzisiaj Alco Forces także. Czyli mogłem wynieść to M14, tak. Czyli cygaro za M14. To był dobry. Kto zabrał? No czemu wy tu wszyscy stoicie? Idźcie na tą drugą stronę. Pilnujemy wejść. Ale pochuj. Czemu widzę, żeby Radek się zakradał przy helikopterze? O, to się robi niebezpieczne. Zostaw go. Zamknięty Radek już to sprawdzał. I dobrze, to jest idiotoodporne. Bardzo się cieszę, że jest zamknięty, bo jakby nie był to Radka, by tu nie było, helikoptera też. 200%, nie? Ej, papilnuje ktoś drogi, to ja po browarka skoczę. No nie leć. Nie do końca teraz. Spokojnie, twoja... Alco Forces się szerzy. 6 metrów. Możemy pośpieszyć pana Zulusa? Zulu dla zainteresowanych kombinujemy łódź, którą przeprawimy się przez wodę. W wodzie są piranie, które nas zeżrą żywcem, więc musimy łódź. Słyszałeś bolec? W wodzie są ryby. Melduję, że straciliśmy jednego człowieka. Pomoc, Zulu? Zgłaszam. Nie możemy polecić helikoptera? Radek liczy się jako połowa, półtorej. Nie. Pół człowieka. Z pół człowiek, pół down.
Bolec co pół człowiek, pół ryba. Po profesjonalnie. 50-50. Rozstawcie się po tej drugiej stronie i będziecie nas słyszeć. Siedź po prostu po tej drugiej stronie serii. Udawaj, że coś robisz. Czekaj, podkręcę sobie mówienie. Motocykl, motor. Mój Boże, jak to jest małe. Ja pierdolę. O kurwa. Lee znowu idzie za tarczą. Rybki nie chciały być. O kurwa, jaki mały. Nie, użyłeś strzelby do połowu. Żebyś chciał mnie ubrać. Bolec, na akumulator nie możesz łowić. Panie dowódco. A to jest mi świetnie. Że tamten chłopak naprawdę ma małego. No mus. A nie. Pójdzie. Czego spodziewałeś? To są Wietnamczycy, nie Chińczycy. Rasiści. Fucking gooks. Rudygi. Już jest. Adam. Nic nie widzę. Ej, ktoś mi hełm ukradł z plecaku. No kurwa! Jakie polactwo, no przecież odłożyłem sobie hełm do plecaka. Co ma w plecaku? Na pewno nie hełm. No dlaczego? Po co ci bateria do wskaźnika laserowego? Żebyście się pytali. Ten hełm i tak gówno wart jest. Co nie? Te hełmy dają co? Ta, co niby? Tak, sir, chcesz, mogę ci przehandlować mój hełm, bo za coś teraz nie masz wartościowego. Nie wiem. W zasadzie ty, Grim, masz czapkę. Co byś? Bo ja mam fajny barecik, kurwa. No tak. Chęci do życia. Żartowałem. To pomaga. Ale patrz, co, dostałem bandany. Znaczy wiem, że przez apelami tam... Dexter. Załóż sobie. Co mam sobie założyć? Powiedz, że nie ukradłeś czapeczki. Jak dostaniesz strzała w łeb, to i tak coś to ci nie pomoże. Nie czapkę. Co to kurwa znaczy, jest? Jeżeli chodzi o armę, mogę wiedzieć, co właśnie założyłem? Pójdź w dół. To łuski ryby. Bez hełmu bywa. Dowódcy Alfa, brawo Charlie, zapraszam do portu. Alfa pierwsza wchodzi, zapierdolić pierwszą łódź. Koledzy, lecimy do portu! Okej. Będziemy przepływać. Nie ma godzina. Może w łodzi dokończymy, bo mamy od hełmów. Tak jest. Znaczy, najpierw Alfa, nie pchajcie się na yes. Jakbym wpadł do wody, nie radzę się. Gdzie idziemy? Tam. Do portu mieliśmy iść, tak? No, to tamtędy. To jest łąkę. Którędy do tego? Koledzy, którędy do tego śmiesznego? Tędykiem, tutaj. A tędy. Brawo też nie wie, gdzie piec, ale biegnie przed siebie. O, kurwa. Ale widzę formację, to zajebiste robimy. A chuj z formacji? Ale srogie te łodzie, Jezus. To są te łodzie, o których ja myślę. To są te, które skręcają. To są kosze winklinowe. Łodzie z gówna. Nie pchajcie się na pomost. Boże, jak zwierzęta. Szczyt kultury wietnamskiej. Łodzie z gówna, no naprawdę. No i kultury w sumie. Bo nawet na Podlasiu takich nie widuję. Dobra, moi debil. Piranie cię zjedzą, mam, uciekaj! Zaraz, jak cię mydło zobaczy w wodzie, to zginiesz. Mariusz, weź tą łódkę, do której dobra, właśnie wszedłeś. Charlie, niech się ustawi tutaj, na pomoście ładnie. W szeregu. Zrobimy jakieś zdjęcie ładne. Prawo się pakuje do łodzi. W szeregu ładnie, w szeregu, tak jest. Kurwa się na... O kurwa, tych łodzi jest 10 tysięcy. Nie wiem, do których się mają pakować. Każdy może wziąć swoją. No właśnie się zastanawiam. Tu są ryby! Siedź Radek w tym szeregu. Tu są ryby! O kurwa, naprawdę ryby! Odgrodzeniu. O kurwa! Jeśli chodzi o jakieś formacje, to żadne. Dziwne te ryby! Co za mi się zdarza? Co to za ryby? A Zeus nigdy nie każe... Zulu jest ten! Nie, Zeus nigdy nie każe, Zulu nigdy nie każe, SL nigdy nie każe, TL, czyli twój dowódca sekcji, nie czasami ci każe. A, to czasami, no to dobra. Czyli dowództwo to w ogóle nie ma w dupie, tak? No bo Zulu nie jest od tego, SL też nie jest od tego, a TL sam organizuje
sobie coś tam. No to chyba rzadko zauważyłem. Nie, bo jeżeli TL uważa, że nie potrzebujemy w tym momencie żadnej formacji, to nie, nie idziemy w formacji, tylko po prostu biegniemy razem, tak? No niby tak. No, bo są takie wolne przebiegi, gdzie nie musimy się świetnie na formacji, a jeżeli na jakieś takie wędrówki po lasach, to raczej trzeba coś tam przytrzymać. Radek powinien nam przeprowadzić zaraz Łódź. Po następnym roku będę się jeszcze lepiej bawił. Kiedy będzie po następnym roku? Ma wszystkie Łodzi? Nie, będzie strasznie wolno. Właśnie sprawdzamy tą drugą Łódź. Co, zero? To samo. A, w sumie nie miałem co się spieszyć na tą misję, bo widzę, że wszystko powoli leci. Nie. W ogóle w pierwszej się nie mieścili wszyscy. Brakowało nam jednego miejsca. Tu ma pan rybkę? W razie czego to ta łyż sobie pływa w co, bez chciałbyś, kierowcy. Co? Chciałbyś, kurwa. Przepraszam, czy ma pan rybkę? Co masz strzelek ci dał? Teraz panu zdjęcie pokażę, co wam strzelek pytam. Rybkę z cytryną. Niech ktoś nagra, nie? Skąd masz strzelek? Podłoży. Zmieniłem się z jednym Amerykańcem. To są tutaj prądy takie, to nie. Jakiś kurwa tak, są. Wir wodny. Płyniesz tam i... Tu alfa? W drugiej łodzi jest 5 miejsc. To się nie samego zapomniał zaciągnąć. Dobra, przepłyń na drugą stronę brzegu, dostarcz tyle ludzi ile możesz, zabezpiecz się teren i wracaj. Myślę, że w tym czasie byśmy wszyscy byli po drugiej stronie. Jakbyśmy. Panie Stygare, możemy kupić trochę ryb? Tak. Nie, ja tylko koty. Koty? Jeszcze tu alfa, ta druga łódź też jest na mieliźnie. Cała alfa wpadła na mieliźnie. Kto jest na mieliźnie? Alfa. Panie Mariuszu, wspomógłby pan trochę te łodzie, bo wszystkie tam są na mieliźnach, nie jesteś w stanie... Weźcie i popchnijcie. Szukaj miejsca. Ale chujowa wioska, co wolę? Ryb nie mają. Czemu ta łódź sama płynie i to do tyłu? Nie chcę. Po prostu ktoś innego zapomniał. Granie, bo... Wystawcie ludzi i wróćcie po resztę. To nie nasza chyba. Nie no, któregoś już mieliśmy popchnąć, bo jest na mieliźnie. Tam jest... To chyba nasza. To jest nasza? Excel masz jakieś chyba. Windows da radę tego używać? Nie no, co popchniemy ją. Jak się zablokowała, to ją wypchniemy z tej góry. Nie damy wolę. Gdzie jest Radek? Utopił się? Nie no, fajnie. Radek też nie płynie na tej długiej łodzi. No jak to niby popchnąć? No to normalnie, trzeba stanąć tutaj wszyscy razem i będziemy pchnąć, nie? Ta łódź nie działa. I teraz trzeba liczyć na Zeusa, że nam pomoże. W jakim sensie nie działa? W sensie, że chyba nie dotyka wody, albo... Co spali? Nawet wiosło nie trzyma. Dawaj, trzymaj wiosło i... Dawaj, pchniemy to. A co, silnik uszkodzony? No dawaj, na pewno damy radę to zrobić. Ej, wyłazić z łodzi. O, widzisz? A zupełnie bało. Czemu ktoś w ogóle leży tak. Tu na ziemi? Wierzcie tą... Ułożyć na piranie. Wchodzimy? Tak. A kurwa, wpadam do... Kolejny wpadł! Ja Marusiu, tam koledzy się skarżą, że tam ta łódź nie ma żadnej formy napędu. Płynie siłą woli. Nie no, wiosło ma. No, wiosłują i nie płynie. Gdzie jest reszta? Kurwa, no mówiłem, że jest uziemiona. Ale mam PTSD. No tylko na mieliźnie była. A jeszcze nic się nie zaczęło dziać, a już mamy dosyć. To jest świetne. Tamtą... Aden stoi tutaj. A te kurwy bernarskie pirali, chciałby wciągnąć pod wodę. Gdzie jest reszta? Nas tu jest czterech. Wódcy. Są na łodzi już. Nie da się tą łodzią sterować? Jest pojemne... wiecie czemu wpadłem do wody? Nie wiemy. Wpadłem pod deskę jedną, nie? Jesteś tak wychudzony, że mieścisz się między tymi dechami. Dokładnie. Dexel. Nie karmię rybo. A nie, Dexel, nie żółty. Dexel, wiesz, ludzi, chodź tutaj, tu cztery miejsca jeszcze są w wodzie. Ma pan może jakąś kanapkę? Ja już mówiłem, że ja tylko koty. To pan da kota. Zgłaszam. Powiedzcie, że was przesyłam. Prawo do żywo. Zgłaszam. Brawo, jest na miejscu, czy tutaj, mamy wysadzić ludzi i wrócić? Nie, bo mnie piranie zjedzą. Tak, wysadź ludzi i wróć tutaj cały czas, niech radiooperator będzie ze mną w kontakcie. Dobra, jolo. Okej. Okay. Nie, Dexel, nie. Kurwa, połamałem nogi skacząc. Oj. Nie skaczcie do wody. Pomóżcie mi, kto jest medykiem? Co teraz, Adam?
Jego? No wskaki. O. Ty jak do lenia. Tam się stryje szalej. 21:11, a czy drużyny dopiero się przyzwały? Czy nie możecie tym płynąć? Nie da się. Nie, ty boty. Gdzie wy jesteście? Dobra, Adam. Jolo. No. Nie mam na to wytłumaczenia. Radek umarł chyba. Radek stoi za... A co, serio, da się tym przyspieszyć bardziej? Nie, w ogóle to nie działa. W dupie z racją. Dobra, jestem na ło... Czemu ta łódź tonie? Czemu nabieramy wody? Czekaj, bo Radek jeszcze kurwa za nami jest. Dowalić go. Chodź tu kurwa. Tej łodzi jest pełno wody. Gdzie jest kurwa jest? Możesz tu kurwa, bo po co nie. Panie Mariuszu. Co ta sztuczka? Zatrzymać łódź. Nie spróbiłem, ktoś zręcznego nie wyciągnął. No. Wiesz, jak kurwa ty mnie dopłynie. Chyba ja strzeszę do swojego składu. Sprzedaj, no. Tak, no. Jak to ma? Ale nie wiem, tak, no. No, 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 Windows, chodź do nas. Brawo do Zulu, przewiduje 1 km łączności przez najbliższy czas. Zulu zrozumiało. Nie ma tu miejsca? Macie wolne miejsca? Nie, no jest jeszcze. Nie, no musi. Dobra, teraz musimy. Ej, pytam Wojchu. Cię tam na maksa? Nie, nic nie robię, bo gdzieś tu ludzie. I trzymając ten... Nie, bo Windows jest obok mnie i zaraz go potrącę, jak będę płynął, nie? Bole. Na prędkość? Nie, Windows, odsuń się, to ja popłynę już no, i najwyżej wrócimy. Przemieszcza. Przemieszcza się takimi skokami. Przemieszcza się ale... z... Czy jest może? Nie. Brzyk. Czy dobrze płyniemy? O! To jest takie, że jak ona popłynie z dużej. Wyjdźcie z wody! Z tym wszystkimi workami to można powiedzieć, że złożyliśmy przynajmniej dary jakimś, nie wiem, miejscowym. Może będą przychylne. Przychylni. Ja pierdolę, to porażka. Piranie mi ja odgryzło. Dobra, następna partia, to się do Mariusza zapakuje. Dyfitującą łódkę. Czemu ta łódka CZ sama jeździ? To się ręcznego nie zasiągnął. Bo ma włączone... Czuję, że ta misja będzie trwać 20 lat, ale nie wiem czemu. O, Mariusz. Idźcie tam, idźcie do tej łodzi. 4 osoby jeszcze. Czemu na wstecznym? Jak mamy tam iść, jak on zaparkował gdzieś w dupie? Dookoła idźcie. A przyszliśmy stamtąd. No biegiem nie czasu nie ma. Popłynąć. Wiesz, jak tym się topornie kieruje? Jeździłeś jakiś czołgiem na myszce. Ale oni tam pobiegną, a on wraca. Mariusz, zatrzymaj tam. Zulu dla wszystkich drużyn. Czy ktoś jeszcze wraca do tej łodzi? Brawo, wyruszył na powrotem, ale nie wiem czy dojechał. No. Mariusz? Jop. Pst. Brodzimy w wodzie. Sprawa wygląda tak, że radiooperator został na wyspie, a dowódca wrócił. Teraz raczej Arturek, Adrian, Windows, chodźcie za mną. Może jeszcze wrócić. Nie, to pływa w ogóle? Nie masz takiej potrzeby, oczekujcie. Tak, czekaj, właśnie jedna osoba w wodzie z nami. Proszę jeszcze na miejscu. No chyba... Nie, on już płynie następnym, poprzekuj. Co jest jechać? No kto ci kazał kurwa w wodzie pływać? No to wody z bliski, chodzę. Dobra, chodź w wodzie ciągnąć. Przedajcie do tego bambusa. Jeszcze 3 miejsca są co najmniej. To wody nas zbiera. Na razie nie. Ktoś bierze, ktoś tam biegnie jeszcze? To nie widać. O, łódka się wyjeba, ta po lewej.
Może frytki do tego. Chciałbyś łódkę, która nie pływa pod wodą? Powiedzcie mi tylko... Jest to jakiś nawigator. Nie. Czekaj. Ktoś z was ma mapę, czy nie? Ja mam, ale nazywanie mnie nawigatorem to jest bardzo zły pomysł, bo ja nie umiem iść. A wyznasz tylko azymut, na którym opłynąć. To... Ile to będzie? 100... 200? 200? Wiecie, że tego, tego, się nie da się, tego się nie da zatrzymać, wiecie o tym? O. No bym powiedział 210, 212. Czy się wyrobimy z zakrętem? Kurwa, za mocno. Pom pom. Pom pom. Pom pom pom. Mono mono. Chyba nas idzie. Jak dopłyniemy. Co nasi tam na lądzie? Dobra, idziemy. Ej, ale się zrobiło creepy. Ej, ale zostańcie, Alfa. Co jest, kurwa? Próbuję nas nie rozbić, kurwa, o brzeg. Gdzie macie Arturexa? Arturek właśnie próbuje. Akurat tutaj. Jak je zgubił, przecież wróciłem. Dobra, czekajcie, nie wysiadajcie jeszcze. Niochacza brakuje, o wszyscy są, dobra, chodźcie. Dobra, wyskakuj. Bezpiecznie na lądzie, nie jest w wodzie. Czekaj. Nie mam... To idź. Może to pomoże. Jak się akcja zacznie, to by... Tam wysadzili resztę? O, właśnie. 5 sekund. Czy Alfa ma wszystkie jednostki? Cześć, Benny. Tak, potwierdzam. Dobrze, brawo na wszystkich. Zabrakło miejsca, te łódki są niedojebane. Creepy w ciągu kilku sekund. Dobra, Dexel, przejdź na tamtą małą wysepkę. Dobra. I zabezpieczą. Przechodzimy, chłopaki. Bo za wcześnie ten. Bo... Uwaga, ryby po prawej. Gdzie oni poszli? Chuj wie. A, dobra, widzę. Idziemy. Uwaga na pułap. Już moment, trwa liczenie. Dobra, rozstawcie się na tej wysepce. Na... w kierunku zachodnim. A te budynki po lewo czyścimy? Tak, możesz, możecie je sprawdzić. Czego szukamy? Ale macie zostać na terenie tej wysepki, o ile to wysepka. To wysepka. No to wysepka. Idę z bolcem jak coś. Chodź tu, Radek! To jest jeden SP. A, no w sumie racja. Kurde, no tego, tego nie przewidziałem. No, kurwa, jest. Dobrze, przemieszczamy się na Zymot 200 do zawodowań. Wychodzimy z tej rzeki. I tam będzie zbiórka całości. Kierujemy się na Zymot 200 do zabudowań. Wszyscy słyszeli? Przekażcie reszcie. Budynki rzeszkaście. A Zymot 200 do zabudowań. Większych odstępach, bo to już nie jest nasz teren, chłopaki. Ta strona, po tej stronie rzeki. Przyjąłem. Przechodzimy na drugą stronę rzeki na pewno. Czyli teraz gramy na poważnie, tak co? Tak, gramy na poważnie, bo tutaj nie jesteśmy już u siebie. Dobrze. Nie chcielibyście zginąć po takim długim czasie. Grima na pewno, właśnie. Myślę, że to zawsze będzie bardziej przydatne.
Dlatego ja mam 16, a ty pompa. No ale patrz. Tu jest właśnie wysoka trawa. Wzdłuż tej plaży. I siedźcie. Zresztą kiepadek sobie wstawiłem. A ukrał je pan. Jak konkret. Będziemy do dżungli. Cześć, bez Cześć. Słucham? Trochę szerzej na to południe zapłoń. Szerzej! Podeszli już do niego. Podeszli Radek, do niego. Ty też miej oczy dookoła głowy. Ty z tym KM-em będziesz chciał najwięcej. Nie idźcie dalej, nie idźcie dalej. Mogę Windowsa? Tak, możesz tam handlować. Tutaj siedzimy, czekamy będę. Chłodzi się po kilka drzwi. Gdzie grupku? Mamy podejść bliżej? Tak, chodź, podchodzimy. Na zachód, chłopaki, idziemy. Podchodzimy bliżej. Prawo z myślą pozycję, zło. Poinformujcie z tyłu, żeby się trzymali w odstępie. Dalej nie chcę wyskoczyć na palce. Wstępy. Jak ktoś wejdzie na minę, żeby się wylać na palce, żeby grać, nie. Dobra chłopaki, postawcie się wzdłuż tej dróżki. Postawcie się wzdłuż tej dróżki na południe. Alfa, prawo czadzie, rozproszcie się. Wiem, czy predator. Ten Lizak brzmi jak predator. Nie idźcie za daleko, siedźcie po prostu. Kurwa, patrzę. Proszę księdza? Oni gdzieś w krzakach cieszają. Po prostu. Wam podoba mi się ksenia. Jest gorącznie. Co? Ruchanie. Mam nadzieję, że wyjdą do nas. Nie chcę. Masz, poczęstuj się. Ale to tak mi się podoba teraz. Jest mgła i pada deszcz. I jest duża ilość FPS. Ma tam bardzo nieprzychylne opinie. Co to nie jest. Brawo, rozejdźcie się trochę. Nie. Czy to wrzutnie jakaś jeszcze ten twój rakieta? To rakieta. Ryba. To podnieś ją. Nie, zostawiłem. Ty masz AT chyba. Masz AT? Zwaliłem. Brawo! Czemu waliłeś? Nie będzie potrzebny. Gdzie wyjebałeś? Tam czy? W bazie. Ja pierdolę. Znaczy nie, jak ukradłem strzelbę. Kurwa bolec, było powiedzieć, że masz. Bym chętnie przejął. A te w dżungli to jest po prostu zbawienie. Kontakt, zachód, bolec. Nie strasz, typie. Ty bolec, co tu ryba robi? Zostawiłem dla miejscowych. Aden, wróć. W sensie, czemu to tak długo trwa? Jakiś... Wiesz, czemu tak długo trwa? Bo właśnie w naszym kierunku zmierza 1000 botów, które są w stanie nas zaorać. Jak tam czysto? Ale czujesz, jak się zacznie akcja, to będzie takie PTSD. No. Czysto jest? A co to będzie taka wojna psychologiczna? I są misje, wrogów nie będzie. Albo będzie jeden duch Chińczyka, który będzie nas straszył, a my będziemy nawalać po krzakach. Nie wiem. Ja dam te krzaki na południe, potem ostrzelał wszystkie. Tak bez powodu. Nie, bo... Jezus. Od jakiejś godziny nie było żadnego strzału, wszyscy by się wysrali. Za to bolec, jak teraz strzelisz z pompy, to wszyscy się zesrają, bo to nieznane odgłosy. Siema. Chłopaki, rozstawcie się tutaj wzdłuż tego południa. Zero mebli. Tak się nie da żyć. Ładnie, właśnie tak. Poprzedni Amerykanie też tacy dobrze, żeby nie chcieli z nami handlować, to by lepiej skończyć. W ten dom jest pusty. Potrzebują informacji o tych poprzednich Amerykanach. Możemy się dogadać. Nie ufam Radkowi. Spokojnie, czeka ich sąd. Patrzmy się od krzaków, bo długa się pusto jest jednak. No. Przestań jeść, Grefin. Tak, nie jest zbyt rozmowy. Jak nie wieś tam. Kontakt! Strzelić? Strzelić? Nie, wstrzymajcie. Pierwszy z dżungli, to jest... Mam broń! Halo? Broń miał. Co się stało? Broń miał. Cywil uciekł do dżungli. Strzelać? Dobra, to jak będzie bieg w waszą stronę, to wiecie co macie robić, ja idę poinformować. Mamy go przywitać? Dobra, siedźcie bliżej i obserwujcie. Też mi się to nie podoba, że spierdolił akurat do tego.
Jak, jeżeli coś zacznie biec do was z tej dżungli, to macie ich kurwa spalić. Dostaniesz amerykańskie dolary. To proszę, proszę, ten, taka blona. No. Na nowe życie. Sekret, ale nie mów nikomu. No. Ważna? Boję się. No taka semi-ważna. Można tak powiedzieć, że... Nie, naprawdę, bo jest wrażliwy. Bo okazuje się, że... Weź chwilę, wstań. Wybiegł właśnie do tego, do dżungli. Wstań. Jak ty masz mojego, ja pierdolę. Ej, tam jest. W sam środek dżungli. Zachód. Olej, bo... Leży, stop. Co to za ogień? Przygotować się. Taki był rozkaz. Patrzeć zachód, dróg na południe najprawdopodobniej. Dexel! Co jest? Prawo do czarnej, do kogo strzeliście? Zadzwonimy, wszystko jest pod kontrolą. Czy zbiliśmy go? Radek zbanowana. Lobiega! Wstrzymajcie ogień! Mam nadzieję. Ja pierdolę. Ale nie wolę, że tak strzeliście. Alfa, brawo Charlie, do kogo były te strzały? Gdzie jest Adam? To pytanie do Charlie, oni strzelali. A ci czemu poszły kurwa przynajmniej... Bo to ja dopiero pierwszy zaczynam. Za po czemu pod tobą leży pocisk? Zrywa. To nie jest zamiast. Ty się kurwa lepszy. Alfa, brawo Charlie, szykować się do wymarszu wzdłuż rzeki na zachód. Będziemy szli wzdłuż rzeki na zachód. Mamy się przygotować do wymarszu. Idźcie w sam środek tego. W sam środek. Przemieście się bardziej w kierunku południowym. Chciałem. Kurwa. Gdzie mam... Gdzie mam ustawić tą drużynę? W kierunku południa, w kierunku na zachód. Ta droga na zachód, ale w wzdłuż rzeki. Rzeka jest na południe od nas. Rzeka jest na południe od nas? Kolega wygrał go w talonny balon. Przehandlował. Wygrał go wzdłuż rzeki. Ja bym go wyjaśnił. Dobra. Wyjaśnię cię. Tam krzyczysz? Ja się nie wrócę. O gada! Ja cię nie wyjaśnię. Tak, zmieniłem. Jak uwielbiam, że nie mam radia. Co? No to ja tylko raz powiem, żeby Charlie... Dobra, wszyscy zapierdalać na tą rzekę na południe. O, Lucky Strike masz. Ja powiedziałem raz. Tak głośno ten mikrofon. Jak mam Wietnamie polec? Dobra. Bo tak krzyknąłem. Krzyż Dexel? Ja mam... Panie. Na południe, chłopaki. Dobra, to niech ktoś... Tu jest droga. A wzdłuż rzeki mamy iść, nie wzdłuż drogi. Bolec. Bolec. Droga prowadzi na południe. Nie, wzdłuż rzeki. No ja idę za rzeki. Masz tu wodę, jest woda, idziemy wzdłuż wody. Na południe, nie jest ta, że... Przepraszam, na południe, czyli tam. Może się rozdzielimy. Idźcie wzdłuż tej drogi kawałek na południe, tam będzie rzeka, tak, nad rzeką skręcacie w prawo. Tak, dlatego biegłem, to oni kurwa się drą. Czemu wy się kurwa słuchacie... Brawo Charlie, zapraszam w kierunku drogi na południowy zachód od nas. Drogą przejdziemy kawałek na południe i potem skręcamy nad wodę. Że dlatego, że nie mamy mapy i nie mamy pojęcia, jak to wszystko wygląda. Ale ja wiem, jak wygląda, więc na chuj wy się wpieprzacie mi w zdanie i wy mówicie, gdzie kto ma biec. Zatrzymajcie się przed mostem. Co to jest? Weź odwróć. Tam pewnie jest. Brawo Charlie, wstrzymajcie się, Alfa idzie na front. Fajnie, ustawcie się po tej stronie drogi w kolumnie, niebieskie z przodu, zieloni z tyłu i czekajcie. Macie obserwować wszystko, co jest za rzeczą. No Alfa, gdzie Alfa? Nic nie będziemy zajmować. To co? Mamy przejść między Alfę i Bravo, czy dalej, Boże, między Alfę i Charlie, czy dalej zostajemy tutaj na tyłu? Alfa, miłego jesteśmy, chodzenia na płatki. Powinniśmy być w środku. Brawo, idziemy. Właśnie, jesteśmy w środku. Nie będziemy w środku. Dobra, idziemy. Co? Odstępy, ludzie, odstępy, nie przez most, kurwa. O Boże. No są domki. Przed mostem w prawo idziecie kolumną, pojedynczo, prosto. Idziemy wzdłuż rzeki na razie. Go. My czekamy, aż wy sobie przejdziecie, Arturek, zmiedziemy ostatni. A wy tak nie stójcie jak te ćwoki, tylko rozglądajcie dookoła. Chodź, poczekaj, za Alfą idziemy. Kurczaki wyskoczą z karabinami. Kiedy drużyna Mariusza pójdzie, to... Tak, nie ma te ścieżka, już strasznie przypomina tę drogę. Właśnie to. Idźcie po ich śladach, żebyście mi nie nadepli na coś. Kolumną po śladach, dokładnie tak, mamy iść. Stópka za stópką. I proszę się bardzo rozglądać. Dobra, niebiescy idą prze... Proszę się bardzo rozglądać dookoła. Jazda, Radek. Prowadzisz kolumnę. Dexel? Co jest? Wiesz, co się stało kiedyś, jak prowadziłem kolumnę? Wiem, co się stało, dlatego cię wysłałem pierwszego. Kiedy jakiś gościu stanął przede mną na jakiś wrót, cały team mnie rozstrzela. Zieloni mają iść za niebieskimi. A z Alfa, zgłoś dla Zulu? Alfa? Adam, nie wpierdzielaj się.
Alfa, oczy dookoła głowy. Monitorujcie mniej więcej waszą pozycję, bo mamy przez zadanie określić ostatnią pozycję Amerykanów, a to jest dosyć odległy teren, dlatego za chwileczkę będziemy się rozpraszać. Kurwa! Kurwa, no co ja zrobię? To nie pesie! Kurwa, gdzie się spieszysz, no? No, na wyprzedaż sobie dronki. Się rozglądajcie po prostu. Trzeba było iść na przodzie. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Chciałem, właśnie idę. No ty kurczak! Akurat idealnie w sam środek kwadratu, który mamy kurczak. Nie wychodź, bo to kurczak zminął. Jak wjedziecie w minę i zginie 5 osób, to to już... To jest permanentna śmierć. Dlatego idziemy blisko siebie. O, o, ktoś nas zleci. Ktoś na coś nadepnął. Ktoś od nas? Chyba nie. Chyba wiesz kto. Dobra, żyje. Co dla wszystkich drużyn, czy to ktoś u was? Nie wypadł w ogóle. Idźcie, idźcie, to idziemy, halo, co tu idzie? Już szybko. Co? Co? To jest? Kra! Nawet nie wiedział, że jest na nich. Jakiś gość z tylu zostaje... Jak stoicie, to kucnijcie. Kurwa! Kurwa! Nie, nie mamy, obejdźmy po prostu. Miał, słyszałem, miał. Słyszałem kota. Zobacz dla wszystkich drużyń i sprzedzimy na drugą stronę rzeki. Czekajcie. Dobra, cofaj, cofaj. Mamy satelację, albo obejdziemy, albo... Cofać, bo jebnie, jebnie, pan jebnie. Kurwa, ma. Pułapka. Trzymajcie. Przy tym konorze, przy tym konorze. Nie rozumiem, być z saperem. Tam jest linka. O mój Boże. Możemy to obejść. Tak, nie. Jeszcze przed tobą. Kurwa, tu też jest jakiś wyładny. God save us. One są zimne, nie możemy tego. Nie można oglądać. Jak ja bym. Alfa! Zrób dla Alfy, cała Alfa na drugą stronę rzeki i na górkę tam i czekać tam i obserwować. Boże, to jest creepy. Ja tam nie chcę patrzeć nawet. Co tam jest? No. Nie wiem, kto wam się kazał wpychać? O siul, bym w to wszedł. Kto wam kazał, kurwa, podchodzić na to wzgórze? Mieliście no siedzieć po prostu w linii. No to będziesz, kurwa, patrzył, czy ktoś z góry na ciebie nie skacze. A może tak, wszyscy się odsuńcie, kurwa, na jakieś 50... Nie wchodźcie w głąb dżungli. Jest samobójstwo. Gdzie jest kijek? Dlaczego ty nie wycofaj się po swoich śladach. Zapowycofaj się idealnie wstecz. Brawo. A ten idealnie na Windowsa będziesz szedł, to też nie powinieneś. Niebiescy mieliście pilnować w południa. Patrzcie, żeby nam nic za plecy nie weszło. Dasz radę! No dobra, widzę. Widoczność jest na jakieś 100-150 metrów. A widzisz jakąś inną stronę oprócz tej? No, musisz w niego wejść. Nie próbowałbym Windows nawet. Nie... Ale nie warto ryzykować w takiej sytuacji. To jest ta sama rzeka, to w ogóle nie jest rzeka. Nie, stracimy sapera i jej dobrego strzelca. Nie wiem, tam saper coś kombinował jakiś podobny. Niech on to nie spróbuje rozbroić najpierw. Hmm? No przecież tam jest człowiek, no to... Co macie na mnie pretensje, jak stoi ktoś i rozbroi? Radek! Ale weź się odsuńcie, nawet... Podejść tutaj. ...w zasięgu wzroku. Ktoś, no co jest? Wiesz jak zaznaczać też? Dobra, zole dla zainteresowanych mi na zbrojeniu, ruszamy dalej, pamiętajcie o odstępach. Mamus? A już nie ma co tam wejść. Serek, ale co? Serek, co? Wiesz jak zaznaczać? Ruszamy dalej! Kliknij te... Dalej! Co? Kliknij te i najeźdź na minę. Znaczy najeźdź na minę i... Odstępy! Ty, jak... Ty mo... Windows zepsuć. Albo jakiś nie wie, to masz. Idziemy wzdłuż brzegu czy przechodzimy? My idziemy z brzegu chyba. To Alfa. Ej, kurwa, kto to zbroił? Zbroił? Kontakt! No kurwa, Koldrak, coś ty zrobił. Nisko, teraz tu zbroił? Strzał był. Tak, obejdź to od prawej, 3 metry. 100%. Idźcie, idźcie, idźcie. Kurwa. Oj, chuj. Czy Alfa właśnie weszła w minę? Był strzał... Podmawiam to granaty. Południowy zachód, południowy zachód.
Schowajcie się. Południowy zachód? Za konar. Tak. Za to zachód, za to próchło. Tak, strzela cały. Za drzewie musi być. Niech drzewa. Niech zieloni obserwują północ. Dobra, obejdźcie, obejdźcie, idziemy dalej. Idziemy dalej powolutku. Obejdźcie pniaki od prawej strony. Bo po lewej jest mina, którą ktoś kurwa uzbroił. Tak? Świetnie. Tak. Pieniusze. Dobra. Przykrył dalej, powoli. Dobra, do przodu, do przodu, do przodu. Chyba te odłamki aż tu uderzają. Zoro dla zainteresowanych, ruszamy cały czas do przodu. O kurwa. Przemieszczamy się. Idziemy. Czy wy widzicie, w co strzelacie, czy byliście na oślep? Na oślep. Słuchajcie, to było dobrze. Usłyszeli. Ja mam śród, to ja może go trafię. Jest, jest. Snajper na drzewie gdzieś jest. Nie strzelaj z tego shotguna. Tam jest, ej, tam. Do przodu. Ruszaj, cały czas ale... w ruchu. Kurwa, tam gdzieś strzelałem, jest. Halo, zabijcie go. Gdzie on jest? Teraz kurwa nic nie widzę, bo stałem w łeb chyba. W nogę. Czekaj, dostanę z tyłu, weź ktoś mnie za to, ja bym puścił dalej. Zostańmy to, a niech reszta się dalej porusza. Łata, zakładam ci bandaż, daj sobie morfinę. Ja mam stazę, czekaj. I, idźcie dalej, ja zatrzymam się, dogonimy was za sekundę. Nie zatrzymujcie się, bo was zdejmią. A ty to pilę. Ruszamy dalej. Dostałem nogę. Okay. Idźcie dalej, idźcie dalej, nie zatrzymujcie się przy nas. Biegnijcie, dobra, lecz nie, się dalej. Oni sobie, oni dołączą do szkoły. Dobra. Dobra, dobra, potrzebuje pomocy? Nie. Ufam twojemu czujnemu oku, Windows. O! Miałeś mi kontakt, tuż obok. I akurat jakby się strzelba przydała, to jej nie mam w ręku. Przypadek? Jest spisek Wietnamców na mnie. Kurwa, coraz ciemniej się robi. Te skurwy syny porwały na sierżantach. Bo lecę się boję. Ja też. Idzie jak sam? O siur. Arturek? No to chyba te granaty to na nich były. Nie wydaje mi się, że jesteśmy przed... Może spójrz na północ. Powtórz, powtórz. Patrz na północ. Medyk! Jeszcze tak sprawdziłem, że się sobie wyobrażasz. Medyk! Wszyscy potrzebują medyka. Kto tu dostał? Medycy dostał. Zatrzymajcie się. Albo nie, inaczej. Nie, to był ten. Alfa, przejdźcie do tyłu. To ja będę osłaniał północ, jakby co. To była mina, wdepnęliście w minę, parami. Kurwa, ale ja bym coś potrzebujesz ciastka? Tak, ja będę potrzebował na to. Jest Excel. Prawo do przodu, zabezpieczamy i pomagamy rannym z Alfy. Nie mam to już jesteście po prawej stronie rzeki? Elo, witam. Zatrzym... Nie wiemy gdzie iść. Mamy tu snajpera. Wiem, że mamy. Niech strzeli. Zapraszam do przodu. Zabezpieczamy Alfę i pomagamy im. Chodzi, chodzi. Alf... Jest za drzewem, tam gdzie strzelam, tam gdzie strzelam. Nie wiem, strzelam. Tam jest za drzewem. Nie wiem. Tam gdzie pokazuje, za drzewem. Kurwa, czy tylko ja nie jestem? SR zgłoś do zero. Raczej go nie zdjąłem. Tu jestem. Gdzieś za drzewem. Określ kogo wołasz. Pokażcie, pokażcie może jego grida. Pasuś. Określ kogo wołasz. Alfę. No to i Alfa. Ile osób u ciebie przeżyło? Już, dobra. Żyją wszyscy, tylko są poranieni. A może nie jesteśmy tutaj. Nie potrzebuję czasu na uleczenie się. 50 metrów na zachód. Na kim jest? Już sobie prawo. 50 metrów na zachód. Sporą chwilę. Dexel, idziemy górą czy dołem? Czy już koleje? Dexel, idziemy górą czy dołem? Trzymamy się zbocza. Dobra, ludzie. Trzymajcie się przed tym bardzo stronym zboczem i czekamy dalej. Reszta naszych jest na dole, Dexel. Wiem, że są na dole, ale nie będziemy szli w ten dom. To ja patrzę północ. Mam jeszcze nóżkę do poszycia. Siedźcie tutaj. Patrzę południe. Też patrzę południe. Co jestem? Aha. Póki co będę dalej. Dobra, pomóżcie tutaj, mam na dole są dwie drużyny. Nie ma co.
Czy... Dobra, przysyłam. Albo sobie leży, albo nie, albo dostał. Prawa zgłaść dla Zulu? Tak, on dostał, to sniper. Bo jest tego ciałem. Ja się boję, że z zachodu ktoś wyjdzie, bo tam wygrał po górkę. A już wyjdzie nas? Nie? Mati Kordrek tam do przodu idźcie, bo Alfa. Minus tam chyba patrzy. Brawa, zgłaść dla Zulu. Z bólu zemdlał. Z bólu zemdlał. Wszyscy są w ogóle cali? Mamy pełen skład? Pełen. Tak. Skład jest pełen i raczej mobilny. Brawa, zgłaść dla Zulu. Czy brawa to mnie słyszy? Nie wiem. Mariusz, opytaj. Mariusz. Co? Słyszysz nas? No właśnie słyszę. A na radiu? Też, ale nie wiem, czy Monomus nie odpowiada. To pierdolnij go czymś w głowę. Dobra, słucham. Bo jak nie odpowiada, znaczy dla mnie, że albo nie żyje, albo jest nieprzytomny. Kurwa, spadłem, zajebiście. Weź swoich ludzi, wdrawcie się na górę i sprawdźcie te chaty żyńskie. Jup, jup. Ej, co to jest? To samoloneci, czy co? Dobra, wszyscy oprócz medyków. Mam burza, wiesz? No nie wiem, czy tak wszystko okej, bo masz jeszcze nogę rozdrobczoną. Rimzy, chodźcie. Brzmiał jak odrzutowiec, albo burza właśnie. Albo wietnamski granat. Nie, już tego nie słychać, to musiało być burza. Odrzutowiec. A jeden. Kurwa, nie podejdziemy. Bene? Bolec? Wiesz jak w sniperach? Gdzie jest tego ciała? Na dole jest. Nie. Traci, czekaj. Nie, spójrz panie, na to. Panie, jestem zajęty. Spójrz, patrz do drzewa. Nie mam czasu, Słysz. Panie. Nie podejdziemy pod tą górę, jest zbyt stroma. Cerku. Ma zadanie. No. Zwiemy, czekajcie po drugiej stronie rzeki, tam gdzie wy jesteście. Znajdź snipera. Do ciało. Słyszeliście? Gdzie my w ogóle na tej blasze jesteście? Na to leczenie jeszcze? To jest? Tam jest tylko mgła, więc... Dokładnie to jest tam jego ciało. Patrz, czy ktoś w plecy. No to tutaj wystaje dokładnie za drzewa kawałek jego ciała. Patrz, ktoś w plecy. Dobrze, zobacz. Ja wcześniej widziałem. Dobra, jest prawdziwe. Nie, ktoś obserwuje. Charlie, zgłoś. Ja obserwuję cały czas. Adam, zgłoś. Jestem. A zgłoś na Charlie, zgłasza. Charlie, przechodzicie na prowadzenie. Przejdźcie z front kluny. No nie. Strzeliście, chłopaki? Jazda! Windows! Na dół zejdźcie. Na dół? Powodzenia. Tak, na dół. Chodzimy Windows. Właśnie, że kurwa połamie. Niebiescy też pierwsi? Tak. Windowsa nie ma przy komputerze na chwilę. Na dół, bolec! No, Windowsa nie ma. O Jezu. Czy ja na ty co? Żyjesz? Nie. Na pewno nie ma Windowsa? No dobra, jest. Od dawna? No nie wiem. O Jezu. Dobra, to... Mariusz do Zulu. Tylko Zulu zgłasz. Przekaż tam, że my możemy już ruszać w zasadzie. Jazda na ten przód, zapo. No to ty nie jesteś swoją drużyną? Jest tak. Wyprzedźcie. Możemy ruszać, brawo 2 w gotowości. Brawo, przepraszam. Tu, do mnie, Charlie. Dobrze, Charlie przechodzi na front, Alfa trzyma się za Charlie, brawo ostatnie. Przyjął. Strzały. Radek! Kurwa mać, dopiero tu nie poszedli. Nie idziemy, ustawcie się w kolumnie. Idziemy ostatni chłopaki, więc szybko się kładamy. Cały zachodu. Dobra, już gotowy. Chyba dostaje po co? Hej. O kurwa, jest, kontakt! Wysoko trzeba! Kurwa, znowu dostałem, nie? To odsuń się z tego miejsca, bo tam strzela. Trzymać! Przechodzimy na prawo. Dobra, Charlie do przodu, cały czas w ruchu. Podejdźcie do niego. Wymijamy go. Przecież tam nic nie widać. Bez szans on też może pochodzić. Po to dałem chyba niebieskie medyka, żeby się... Przyjdzie mi jeszcze tą nogę. Tu był medykiem. Wróćcie tutaj szybko, jak sobie pomożecie. Większy odstęp. A co, Arthur, przyjrzyj mnie szybko. Wyprzedzać. Brawo. Alfa, zgłaś dla Zulu. Alfa, wyjdziecie środkiem. Idziecie lewą stroną drogi od teraz. Uważajcie na lewą stronę rzeki, jest tam pułapka. Zwróć, nie idziecie. Idziecie kolumną po prawej stronie cały czas. Na lewo? Chcesz wejść na pułapkę,
Ale ja ci mogę po prostu strzelić, będzie prościej i taniej. Nie. Idźcie do przodu! A, bo mieliśmy iść za Charlie, a dobra. Znaczy, brawo nie miało być na szpicy, nie. Podobno? Nie, Charlie idzie przed nami, a... Ja pierdolę, ostrzelał nas trzech żółtków, jest taki chyba chaos. No to dobrze, że się kończy. Go. Pana idzie z nami, nie? O, biegnie, kto tam biegnie? Windows. Jej. Dobra, niech niebiescy przejmą do tego. Zieloni, stop! Niebiescy naprzód i siedźcie tak. Co tam Windows? Dobrze. Dwójeczka? Dwójeczka. To idziemy drogą? Zatrzymajcie się, nie biegnijcie dalej. Rozciągnijcie się po prostu w tej kolumnie i siedźcie. Adam, poinformuj Benę. Zresztą nie musisz już. Benę już jest koniec tej rzeki. Tak, zaznaczyłem naszą pozycję aktualną. W miarę przemieszczamy się cały czas na zachód. Tam będzie takie zabudowanie po lewej stronie. Przejdźcie się na wysokość tego zabudowania i sprawdźcie. Wysokość zabudowania Sniper! Po lewej stop, zdjęty. Przerwać ostrzał, zdjęty. Przerwać ostrzał. Dobra, teraz nie żyję. Zawsze pan musi to zrobić. Dobra, ruszajcie. Niebiescy jest dalej na zachód. Stał? Co do kurwa? O kurwa. Wilczy dół. Zdjęty. On spadł stąd. Nie, wilczy dół. Zobacz, wilczy dół. Jest wilczy dół, zobaczcie. Tak, tu nie widzę, kurwa, czarny. Dobra, idziemy tam. To idziemy, chodźcie. Chodźcie. Nie, to jest wilczy dół, oni się z tym kryją. Dobrze, cieszę się. Idziemy dalej. Oni w nich się tam strzelają. Tu jest podejrzana cegła, omijcie ją. Dobrze. Wilczy dół z tego, co się orientuje. Podejrzana cegła, Serek, kurwa, Serek. Dziwna cegła. Dla wszystkich zainteresowanych, ruszam dalej. Tam pustak. Omijcie cegłę. On tak siedzi w tym, że tylko mu go. Okej. Okay. Przed tyłu. Co? To już. Dalej. Idź na kłódkę, w tym będziesz widział. Cały czas w ruchu. Kurwa, ale tutaj. Ty, przecież? Czekaj. Na chwilę. To zostanie 3 minuty. Klimat, jest, a jest 18 dopiero. No. Czemu stoimy? Ogólnie rzecz biorąc, to tak. Dosyć cicho mówić. Chyba właśnie na cegłę. Uważajcie na krzakach obok drogi, mogą być pewnie się dobrze. Granatem, ale spodziewam się, że się. Przestańcie się stazować, podbiegnijcie do przodu, jak się rzeka skończy. To jest lepszy termin. Medków masz ramkę. No co jest? Przyjąłem. Jest niby 6, tak chyba 25, tak ma około. Około 6. Lewo patrzę. O już. Tak ciemno. Musiałem ze światło w pokoju wyłączyć, żeby widzieć cokolwiek na mapie teraz. Wilczy dół! Jest! Jeszcze jeden! Leży chyba. Leży! Wszyscy co, granatem zostali? Wszyscy cali? Tak. Uważajcie, mówiłem, reszta jest cała. Ale tego nie widać, wiesz, bolec. Dobra, weźcie amunicję i sprzęt potrzebny, który jest wam potrzebny. Niepotrzebny i podglądzie. Tak, ale właśnie dlatego trzeba trzymać sektory cały czas. No. Tu Alfa, czy ktoś właśnie wystrzelił flarę? Ja patrzę się cały czas w lewą stronę i przebiegliśmy obok tego, nie? To był lak. Co się stało? Stop! Idziemy. Ruszamy dalej. Nic kompletnie nie widzę. Tylko szachtę. Stójcie, już! Nie kazałem wam biec. Gotowi, żeby ruszyć? Wycofajcie 100 metrów do tyłu. I teraz.
Już? Dobra, ja pytam, czy jesteście gotowi, żeby ruszyć? Tak, tak, już ruszymy. Jest rzutek, prawa. Padł jeden. Cofajcie, cofajcie. Cofamy. Leży? Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, jest, jest. Cofnijcie się, kawałek. Za drzewem, nie mam amunicji. No mówię, żeby się cofali. Ja sobie poczekam. Dobra, jak wycofujemy. Za parę. Cofajcie, cofajcie, cofajcie. Dziwa, ile razy można mówić, cofamy się. Cofamy się. Skończyła mi się amunicja. Ja mam, do czas. Do... O kurwa! Kontakty od północy. Uwaga, zoru dla wszystkich z drużyny, wchodzimy w krzaki na południe. Powtarzam, wchodzimy w krzaki na południe, wychodzimy z domu. Słyszeliście? W krzaki na południe! Kurwa, rano. Podszukaliście. Bene leży, Bene leży. Tutaj Bene leży, idę się zająć Bene. Tutaj, załapaj Bene. On jest ważniejszy. Dobra, Bene zajmuje się tobą. Pizdę dostałem. Krata ranna. Krzaków wybiegł. Wiem, ale lodzie jest cała reszta. Zawsze odbiegam, nie rozbiegać się w krzak. Ja nie chcę, żeby się nikt zrobił. Halo, czekajcie, bo nie widzę. Mnie? 48. Nie, Bene padł, musiałem mu pomóc. Niebiescy paszczy ma trochę wyższy priorytet. Mocny zachód. Nie mam flary. Bo jedną morfinę sobie strzykuję. Ja pierdol. 2 metry was nie widziałem. Cześć panowie. To morfinę panowie. Czemu się wszyscy zbili w kupę? Jeden granat. A mam ochotę rzucić granat. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak to rzucę. Nie trafię już wszystkim. Senek potrzebuje szybka. Sekunda, zajmę się, dobrze, zajmę radkę i... Przyję radkę i to by się zaraz zajmę. Nic nie widzę. Dobra, dobra. Dexter nie potrzebuje pomocy? Południe. Dexter, żyjesz? Żyję. Nie, to nie ma sensu już takiego. Gdzie ty jesteś? Za to jesteś, dobra. Gówno widzę. Przyjecie. Dexter, ranny jesteś? Tu nie, jestem cały. Dobra. Ucierpiała tylko moja psychika. To norma. Dobra. Windows, gdzie jesteś? Adem! Widzę. Poinformuj Bene, że kup to wina. Adem zajmuje się to pomiędzy. Ja cię słyszę, Adem, gdzie jesteś? Serę komuś. Brawo, rozłożyć się na prawą stronę wąwozu. Serek! Został. Windows został. Czemu on mi się tutaj teleportował? Dobra, przyciągnę go w tył trochę. A ten ściągnij stazę. Dobra, zostawmy go tu. Rozciągnijcie się do cholery, no! No bo tu brawo się wciągnęło. Brawo, na prawo wciągnęło. Będę żyć, minus. Leci granat w północny zachód. Właśnie w krzaki. Ale... Którą stronę mamy właśnie? Na południe, na południe. Na południe niby, no ale to nie ma sensu, tam nic nie widać. Kurwa, nigdzie nic nie widać. Mariusz! To ją być widać, go ma strzelać. Kurwa, wchodząc w krzaki i w drzewa. I o kurde, gdzie ja idę? A nie idę, bo stoję w drzewie. Ja już ruszyć zacznę. Kurwa, średnio z tą amunicją. Średnio z widać. No, mi się już amunicja skończyła. Tak, palcie po mazur flaszu. Na zachodzie jest astro. Co? Nie, ja mam pistolet, a i tak teraz będę miał więcej chyba bandażowania niż czegokolwiek. Jest północny wschód. Przyje się Windows. Północny wschód, północny wschód. Zatem. Jeszcze jeden. A, jaki to radny, fuck. Tyle ran. Fuck. Jesteś bardzo ranny? Windows zaszyty, zdejmij się stazy. Radek, jesteś bardzo ranny? Aż tak bardzo nie, ale jestem wkurwiony. Klaty niech Charlie zejdzie! A już klatę weź przyjmie. Do tego rogu, wsiądźcie w tym rowie. Na łez, powtarzam, wszyscy zmierzają na łez. Wychodzimy ze ściany. Jeśli tu granat wleci. Weźcie tą flarę i jebcie. Na łez idziemy wąwozem. Załatam tylko. Łez jest tam. Zacznij mu rękę. Kontakt zawsze. Wiesz, zgięty, zgięty. Dobra. To strzelba jest skuteczna, nieprzytomny jest. Wdjęty.
Nie żyje, nie ma wyjścia amunicji. Typy... Ostatnio też mam. Nie wywalaj, no bo napieprzałeś niepotrzebnie w ciała i krzaki, to teraz się... Teraz masz. Dexel. Wiesz, wszystkich wypierdalam w tamtym kierunku. Wiesz, ludzi rannych na frakie, gdzieś biesy, tam się opatrzycie. Mam, akurat magazynek. Razem 3 sekundy i operatywne. Albo operacyjne, to mam jazda na zachód, iść. Macie 10 sekund. Kurwa, ruszamy. Zieloni mają się kontakty niebieskimi. Gdzie przed, mają się... Dobra, brawo. Nie idziemy za chód. Kurwa! Kurwa, brawo. Teraz ruszę, nie, dalej biegiem, czy co tam chcecie. Kurwa, teraz nawet mam nóg. Za 200 metrów. Pizd, ja też nogi mi ujebało. Biegnij. Ale znowu w pizdę dostaliśmy. Ja mam cały ekran teraz czerwony. Idziemy za chód? Brawo, zgłoś dla Zulu. No, z co my się spakowaliśmy? To jest kurwa Wietnam. Brawo, zgłoś dla Zulu. Brawo, zgłaszam. Przyjmujecie aktualnie pierwszeństwo w kolumnie, wysuńcie się na west i torujecie drogę w kierunku jedynym naszym słusznym, west. Zrozumiałem. Uciekajcie, uciekajcie. Na ziemię, nie chcacie na ziemię. Kolumnie. A co, bym na pławkę jakąś. Lewa i prawa stop. Patrzcie, że do przodu się pławka nie ma. Jak na dupie, to się poszyje tobie ten łeb. No coś się świeci, to flara. Flara. Patrzcie, czy pławka nie ma. Prawa strona drogi ma obstawiać prawą stronę, lewa strona drogi lewą. To jest kurwa takie trudne, nie gapcie się w jedno miejsce. Jesteśmy. Dużej. Dużo ich. Nie, Serek! Nie dam się umrzeć. Co z nim? Radek osłania, ja się nim zajmę. Uważajcie też na plecy. Bo on może jest rękę. Albo tobie, nie wiem, bo kliknąłem. Tam są, ej! Rozwodział. Ja się robię na dole. Nic nie widzę. Okej, okay, dobra, szyi to... Ja patrzcie, otworzyłem. Dobra, ja już szybko... Starek, potrzebujecie. Dobra, ja już na ręce potrzebuję. Brawo, no mózg nie żyje. Już przejmuję radę. Blisko, południe. Zapisałem. Prawdopodobnie jak to jest strzyżne. Starek, potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Chyba... Dobra. Czekaj, nie widzę, czy zgubiłem ci radę. Tak. Kurwa, jestem ranny i to tak... Zginęło 3 gości z czarnego. Porażka. Idealnie pod nimi wyleciał grana. O, widzę, że... Trochę się kurwa tutaj... Nam nużył. Czuję się dojechany ogólnie rzecz biorąc. Że się tak kurwa ciemno zrobiło po chwili. No ale kurwa właśnie stacie mi co najgorsze. Nie, problem jest to, że wszyscy cały czas stali w tym wąwozie i cały czas nie stoją. Ja kurwa dam pizdę, żeby się wszyscy ruszyli, ale tu potrzebuję nóżki uleczyć, tu coś tam i wszyscy stoją. Już widzę, że swoich leją. Drzwi tam martwych. Witaj martwy. Nie, też mnie nie jara troszeczkę. No, niby jest klimat, ale powinno być tak szaro ciemno, a nie kurwa czarno ciemno. Jak w piziu mam. Ja się świetnie bawiłem na ostatnich 5 minut. Jo, gówno w krzakach jest. Fajnie, ale jak oni tak podchodzą, to jest 100% pewne, że nas wypierdolą w końcu. Co to za przyjemność z misji, kiedy nie mamy szans się praktycznie obronić. Gra no pierdolą. No, nic nie widzimy. Ale tak szczerze, to po co to przyszedłeś, żeby wygrać misję? Bo ja to przedłużę... Nie, no wiem, że tak w rzeczywistości zawsze było.
Właśnie miałem wydawać rozkaz wycofywania się, ale dostałem pocisk. Aden, Friend, Dexel i Zapo. Dokładnie leżą koło siebie. I Magbriet. Dobra, nie, to nie ma sensu. Przypadkiem? Ja dostałem pocisk. Bo miałeś i... rany na wszystkim. Na każdej części. To potem, zaraz potem wybuchł granat i zginąłem. Ale najpierw dostałem pocisk. Miałem wydawać już rozkaz, żebyśmy się wycofali stąd aż do tego, aż do wioski. Bo to, co się tutaj działo, to był jeden wielki syf. No jest syf, kurwa, no bo się nie przestaliśmy się przemieszczać praktycznie z tej cholernej rzeczy. Nie, nie, no zobacz, gdzie jest Charlie. Zobacz, gdzie jest Charlie, zobacz, gdzie jest reszta i zobacz, co widać bez noktowizji. Ja kazałem przetorować kawałek drogi, a reszta za nimi, no a reszta zaczęła się kurwa leczyć. To zająłem to z wioski, to do nich. Nie, no ogólnie śmiesznie, ale... Podoba mi się ten klimat i to PTSD tutaj, ale niepotrzebnie spuszowaliśmy po takiej ciemności, powinniśmy się wycofać dawno temu. No, już tak myślałem, że kurwa będziemy wypierdalać tam z powrotem. Ale za plecami też mamy Wietnamców, z tego co widzę. No nie, no gdzie? Belli, wzdłuż, no było kurwa dwóch, trzech. Ale nie, na samym końcu jeszcze w momencie... Tak, prosto byłoby się wycofać. No dobra, ale to było minimalnie w porównaniu do tego, co my tu mieliśmy. Wystarczyło się wycofać do końca i coś wymyśleć. Dobra, ale takie pytanie, co się odjebało, że Medexer leżymy 100 metrów od reszty? Kazałem się przemieszczać wszystkim, a i Charlie, to chyba Charlie cię wywaliło, tak? Nie, kazałeś się chyba brawo przetorować wejście, tak, my to tak, tak, kazałem się przetorować. Ale jak powiedziałeś, to dosłownie 30 sekund później nie żyliśmy. A tak, tak, już dawno było z przodu. Ups. No. Po prostu nic nie widać. Poza tym, najlepsze... Weź tu, w nocy przeszukaj dżunglę, gdzie ty nie wiesz, gdzie masz kurwa iść. Dokładnie. To jest bez sensu według mnie, takie ogólne założenie misji, idź wieczorem do dżungli, to jest debilizm. Idź się wypierdol do kurwa. Właśnie, znajdźmy to miejsce, znajdźcie to miejsce. No szukam właśnie, nie widzę nic. Ale nie, w ogóle wytłumaczcie mi założenie misji. Wytłumaczcie mi założenie misji. Kto by się podjął pójść wieczorem do dżungli? Przyjdzie mydło z Mankajem, to powiedzą, o, zjebaliście coś tam. Mieliście coś tutaj, ale zjebaliście. Gówno prawda, no wytłumaczcie założenie. Nie, tak nas zaorali. Dobra, oni powiedzą, że zjebaliśmy i tak. Nie, wiesz jak to będzie? Widział ktoś pierwotny briefing na Włodzie na grę? Pogam się. Pisało, jest wieczór i idziecie do dżungli. No i to, tak. A to Megabolet będzie szedł od zachodu. A my chodźmy dalej do niego. Myślano, żeby był jakiś cel po prostu. Są tylko już zwłoki. Tak naprawdę nie widzę. Ta misja ma się kończyć w tym miejscu, gdzie wszyscy teraz są. Ale takie było założenie, żeby było PTSD. Musi być magazyn. Miałem 20 magazynów gorszym, jakie można było wybrać. Jakie najgorszym? Przecież to jest najlepsze, co można było... Znalazłem jakiś obóz. No, kiedy walam do ciebie z każdej strony i nie masz... W którym kwadracie? Czekaj, zaraz ci powiem. Słuchaj, ja bym wycofał i kazałem ludzi przejść kawałek na południe, ale od południa nie dość, że przyłażą te gnoje. To nie była kwestia wycofać, tylko od początku iść krędy indziej. Znalazłeś? Słuchaj, idziemy na kompasach i na mapach. Ja myślę, że jest z góry 126 metrów i jest znak zapytania, tam jest jakiś obóz. Tak? Jest jakiś obóz? Tak, jest tu obóz jakiś. Bo ja to zaznaczałem, żebyśmy to przejrzeli. I tu jest jakiś obóz. Czekaj. Tam, gdzie jest znak zapytania, tak? Tam, gdzie jest znak zapytania na tym wzgórzu. No jest rzeczywiście. Jest obóz. Tak, i to pewnie tu mieliśmy się dostać. Koło tego wzgórza, na którą stronę? Na północny wschód przy wzgórzu 100. Pomiędzy 126, tym moim znakiem zapytania, a 100. To przy stówie jest. Ja pierdolę, koleś do nich podszedł na 5 metrów i nie zauważyli go. No żeby tak widać. Może dlatego, że nikogo nie widać. Po tym jak weszliśmy w miejsce, w którym kto tu leży. Tam gdzie jest takie wielkie skupisko, nie? To tam już była kompletna ciemność, tam już nie było widać niczego. Że tu jakiś obóz widzicie, albo ja źle patrzę? Tak, jest tam przy 126. No to patrzę, to jest najwyższe wzgórze chyba w okolicy. Jak spojrzysz na wschód od 126, to jest wzgórze 95. Widzisz je? No jest. Jest tak ponumerowane. Jest idealnie na 95. No. Jakieś tam ognisko tutaj. Pewnie no, to było to. Dobra. A jest. Tam świeci się. Kurwa, to tak naprawdę mogliśmy... Nie znaleźlibyśmy. Nie mam pojęcia. No, moglibyśmy tak naprawdę wejść od razu na południe do dżungli, nie? I się przemieszczyć od razu. Zamiast iść. Czy no, ja się nie spodziewałem, że tak szybko będzie ciemno i że to będzie aż tak. No właśnie, kurwa, nie wiem, no to jest... Wyłącz sobie tego. Ale to jest kwestia tego, ile czasu się zbieraliśmy wszyscy do tego. No to jest racja, długo się zbieraliśmy. Nie, to już ale... ja tego nie przyspieszę, bo ludzie sobie zaczęli wychodzić ze swoich drużyn, dołącza się do innych, się burdel porobił. Zdaje mi się, czy teraz jest jaśniej?
Nie, jest tak samo, kurwa, ciemno jak w dupie. Sam. Jest tak samo. Jaśniej jest trochę. Chyba, że spek ma rozjaśnione ten ekran. Znaczy, jak się zniżysz tak na sam dół i popatrzysz po lesie, to i tak nic nie widzisz. No, no trzy gwiaździste zrobię ładnie. Ja niestety nie żeby co, ale kamera widzi inaczej niż normalny człowiek, który jest na ziemi. Tak, tak, tak. Ma dużo jaśniej. Jestem pewien. Tak samo nasza noktowizja nigdy nie śnieży, prawda? Całe czarnie padło? Całe. Tak, całutkie. Czekaj, on się tepnął do środka i coś mówi. A bolet czy... Dobra, mam w sumie ja magazynku. Mam już kliknął następny. Mam 13 magazynków komu. Kurde, jak ma zawsze parta w takich miejscach. Widzicie ten wielki syf, jaki tam się właśnie zrobił? Nikt nie jest ustawiony, gdzie powinien być. Nie ma żadnej kolumny, wszyscy siedzą w jednej kupie. Jeden granat. No, jeden granat i pach będzie. Ja miałem ochotę rzucić nam granat pod nogi. Miałem ochotę rzucić tam do tyłu granat. Oj, widzę, od tylca ich biorą. O, to było świetne, to było dobre, świetne. Dobre. Tak powinno to wyglądać, tylko jeszcze, epa, nic się nie nauczyli, nadal stoją. Się nie ruszy. O kurwa, ale po prostu druga. Nadal stoją. Nie no, strzelają. Ale nie, nadal stoją w miejscu. Zobacz. Dwie osoby odbiegły raptem. Powinna być trzecia rakieta, już powinna w nich trafić. Rakieta nie żyje. Ale na zachód jest... Widzicie tego kurczę? Cio, oni coś mówią. Czekajcie. O, Arturek został właśnie w pizze. Nie uchaj rzucach. My powinniśmy się wycofać dobre 10 minut przed tym. To on dostał? Daj mu morfinę czy coś. Ja proponuję... Nie wiem, żyje. Albo zastanę. No też mi się tak wydaje. Może uciekniemy w dżunglę? W stanie, idziemy dalej. Nie mieliśmy ani amunicji, ani nie mieliśmy flar. Nie mieliśmy żadnego przygotowania do tego wieczoru. Możemy się wrócić. No to było... Dobra, ale było to w ogóle podejmowanie się tego zadania. Ale dżungla jest jeszcze gorzej, Olek. Będziemy bać jakieś pułapki. Ja myślałem, że to będzie jakiś wieczór taki lekko zaciemniony, a nie kurwa noc. No ja też myślałem, że... No, wieczora to jest kurwa różnica, nie? Nie chcę już narzekać, ale ja tam wołałem crossover, nie? Ze dwa razy się dopytać, jak to wygląda, to dostałem zjebę, że tylko w bardzo ważnych rzeczach i w ogóle się nie odzywa. No to jest bardzo ważna rzecz, bo to... psuje misję, jeżeli idzie się z ekwipunkiem. Idzie się bez sensu na nocną misję, bez żadnego przygotowania do nocnej misji. Bez flar, bez świetlików, bez kupa niczego. No to, że flar nie mieliśmy, nie mieliśmy. Kto miał flar? Po prostu GI go home. Tylko szybko chyba jedna osoba. GI go home i to jest... Właśnie, popatrz, teraz jest flara i skąd ona siebie bierze? To są wspomnę z USA. Nie, Wietnamcy też mają. To tylko Wietnamcy wystrzelą. To nie my. Mm-hmm. Nikt od nas nie strzela flarami. Znaczy pierwotnie myślę, że powinniśmy wejść na ten kwadrat i rozdzielić się. Tak, to było w moim planie pierwotnie. A żeby co, że wszyscy się rozdzieli, to by się pogubili, kurwa, ludzie, jak sobie pierdolę. To jest to w sumie za tym wszystkim, tak, na przykład, nie wiem, Alfa pójdzie właśnie na zachód, nie wiem, Bravo pójdzie na północ, a Charlie na południe, tak? No. Patrzcie, czego masz. Ktoś wszedł na pułapkę, co albo, robi kuń, podchodzi. Albo jakby, żeby były cztery drużyny, to na przykład dwie by poszły na południe, dwie na północ i by poszły takim łukiem. Nie można na początku. Nie wiem, ja zjebałem też trochę dowodzenia, ale... Nie, to nie było źle. Ja sam bym wybrał taką drogę, bo w takim robie... To mi się na razie jedna logiczna droga. Ja to próbowałem, myślałem, że nawet po cichu podejdziemy czy coś. Logiczna droga, ale widzisz, no jesteśmy tak naprawdę na otwartym terenie, jesteśmy kurwa z dwóch stron otoczeni, więc... Tak, ale mając mapę i kompas, ja sobie dam rękę. Uciąć. Wejdziemy kawałek w dżunglę, zgubił mi się. Momentalnie. I wyjdziemy sobie poza, nie wiem, gdzieś kurwa, z zachody z sytuacja patowa po prostu, między młotem a kowadłem. Nie, bo słuchaj, Wilma, to jest jedyne miejsce, w którym jesteśmy w stanie orientować się, gdzie się znajdujemy i w ogóle brać pod uwagę coś takiego jak nawigowanie się po mapie. Dlatego szliśmy, ja tam stawiałem kropki mniej więcej, wydawało mi się, że gdzieś jesteśmy. Ja rozumiem, dlaczego tak wybraliśmy, nie? Ja nie mówię, że nie. Bo gdybyśmy tędy nie poszli, może nie bylibyśmy tacy zamknięci, ale byśmy przyszli 3 km przez las i myślelibyśmy, że jesteśmy w sektorze. Gdyby oni poszli teraz jakieś 500 metrów na południe, to by znaleźli ten obóz, jakby teraz odbili idealnie. No, ale... Ale nie odbili. No nie, nie odbiją, bo się to wrobię. W życiu. Dobrze zrobił Benę, bo jakbyśmy doszli do tego rozwidnienia, które się znajduje jakieś 100 metrów, 200 przed naszym... No, 200. Jakie urańsko teraz moje. Ja bym kazał iść na południe. To,
to byśmy się rozdzielili. Albo byśmy, albo właśnie... Albo w ten sposób, poszlibyśmy, no. Albo byśmy się rozdzielili. Jakbyśmy się rozdzielili, to wzdłuż tej rzeczki doszlibyśmy do kolejnego zakrętu i na końcu znajduje się już obóz. Na pewno byśmy doszli jednak. No kiedyś, ale no. Jakby nie było ciemnicy. Poranie level hard wyszło. Czemu oni się nie wycofują? Czemu oni nadal starają się walczyć? To taki krzyżowy ogień idzie. Ale to jest założenie Arma Forces. Zginę, ale będę dążył do wykonania misji. Nie, bo na przykład, żeby jedna nigdy tak nie ma. Jedna drużyna poszła jako zwiat i od razu po kontakcie zrywają kontakt, wracają, nie? Gdybym nie dostał tej kulki, to bym kazał się nam wszystkim wycofać do poprzedniego punktu w tej wiosce. Ja bym tam wolał się przezbroić czy coś, ja bym zobaczył to. Ale nasz szczytu został tam przeorany w jakieś 50 sekund. Tak, to ja wpadłem, ja dostałem kulkę, tam Aden zaczął się drzeć, że dostałem i zaraz granat wybuchł. Ja zacząłem wykrwawiać, chyba Serek do mnie podszedł, pamiętam czy coś tam w porządku i dostaliśmy granatę. Tak, dokładnie. Było takie ja pierdolę. Ja dostałem pierwszą kulę, a poleciałem w tej wymianie ognia ostatniej. Magia znowu na pułapkę wszedł. Ale to co ta pułapka robi? To są te takie śmieszne... Bungee traps, tak? Co to robi? To jakieś patyki są. To są bambusowe, ostre patyki. I tam wchodzisz to i nogę ci przebija. Ale to przebija, czy co? W historii, tak? Przebijał po prostu całą stopę, nie? I nie dałeś rady wchodzić. Potem infekcja się wdawała, bo oni to gównem jeszcze mogli smarować, nie? I no tak, bo to jest lepsze niż pułapka, bo jak pułapka zabije, to się nie musisz martwić człowiekiem. Taki trzeba ewakuować, medewaka zaraz wzywać. Tak, nie? tak, i angażować. To jest lepsze. Chyba, podziwiam Wietnamców za to, co odpierdalali. To jest dopiero partyzant. To jest jedyna wojna, której Ameryka nie wygrała. Żołnierze wyklęci, kurwa, się mogą, kurwa, chować pod z poziomem z tej partyzantki, kurwa. Chlip. Chociaż kurwa komunistów nienawidzę. Zostało 7 i 8. Znaczy, powiedziałbym, że w Polsce na przykład nie było aż takich warunków do tworzenia. No, zobacz jedną fajną rzecz. Leży flara obok, oni stoją koło tej flary. A czemu oni się nie... Spójrz na kunia, on sobie poszedł i żyje dalej. Dlatego ja kazałem spieprzać od flary, bo to jest pierwsza sprawa. O kurwa! Żyję tylko dlatego, że poszedł. Dobra, i jebać tamtą drużynę, ja obserwuję kunię. Wiesz, ma cały skład przed sobą. Mój bohater. O kurwa. Cały skład przed sobą? No kuń ma. Kuń. O, no. Ohoho. Ty, coś tam dzieje. Ale kurwa, te 15 też dobre. Dostaną kurwa serię 16 i chuj. Ogólnie ci Wietnamcy wcale nie odchodzą w ekwipunku Amerykańców, a nie wiem, czy to jest do końca prawdziwe historycznie, bo... Nie kuj się wyjebał. Nie, historycznie, bo ja trochę się na tym znam. Jeszcze raz pytanie. Czy Wietnamcy też posiadali taki ekwipunek, jak tutaj jest na przykład zaprezentowane flary, karabiny, też widzę, że to... Wiem, Chiny, od Chinów, Chin dostawali tam chyba Związku Radzieckiego, tak samo od Polski. Ponio? No. Gdzie poszedłeś? Nie mamy jakiś super ekwipunek. Te bronie to są drugowojenne, te co oni tu mają. Tak, PPS-y używali, wiem, że tam francuskie chyba, te Maty 49, nie? Tak. No i Taipami latali. No i jeszcze nawet kurwa z japońskimi brońmi czasem. To nie jest jakoś super nowy ekwipunek, tylko po prostu... No i wszystko mieli. Tylko Koreańczycy jak talibowie, znali po prostu swoje dżungle, własną kieszenie. Co do tych plecaków tutaj, to tak no nie wiem, czy bym się zgodził do końca, ale w sumie aż tak bardzo nie zgłębiałem, aż tak dokładnie, nie, tego tematu. Ale jak na jakąś modyfikację tematyczną, to powiedziałbym, że i tak jest... Nie, zajebiście jest. Znaczy, ja wam chłopaki polecam, jak lubicie klimaty Wietnamu, to polecam Rising Storma 2. Od twórczych lat. Po dzisiejszym... Czekajcie, Bole coś mówi. Patrzcie na bloba, tam stoi Wietnamiec, 10 metrów od nich, 5 w sumie. A, bagapi się daje! O, ale kombo! Ja tylko jednego zabił. No. Ale i kurwa zaorał. Ale oradzi. Już lepiej. Już lepiej, mordo. I to jest to. No, jest z każdej strony, kurwa, idzie 3000 osób. Ale dźwięk PP-szy wszędzie rozpoznam, nie? Czemu wy się nie wycofaliście? No kurwa, nie wiem, stoją i konia walą. 10 minut. To dobrze, przy farze dobrze walić konia, nie? Żaden się nie rozstawi, wszyscy leżą w jednym miejscu. Nie przekonania drużyny, żeby się ewakuować, to nie powiodła się.
Czemu bo się... trzeba dobra. Wykonać cel, trzeba ich odnaleźć, nieważne ilu nas umrze. No, uratować gości, a ginie 20, nie? No to co się tak udało? Tak, witamy w Wietnamie, witamy kurwa w Wietnamie. Żeby było jakieś perspektywy, żeby się udało. Kolejny biegnie. Ale... Tak, kolejny jest, rdzenie. Ale goście tam grana. Nie chcę już blisk. Tak na sranę tych ludzi, że... Jaki widok, te zwłoki wszędzie wleją. Słyszeliście, błagam, słyszeliście te, tą historię o DP-28 i tych magazynkach talerzowych? Nie. Co? Co z nimi się zaczynały? Jak kurwa, no jak... O, padli prawie wszyscy. Wybaczcie, wszyscy nieprzytomni. No, 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 o, ja coś dobra. Słyszałem o talerzu. No, te kurwa talerzowce to był gówno zjebane. Ale, ale nie rozumiem, o co chodzi z tym. Kiedy dostajesz kurwa ręczny karabin maszynowy, no, a tak naprawdę o maszynę strzelasz... Gówna po prostu. Aha. Bolec, dawaj. Nie, może się ucieknie. Wietnamcy im wjeżdżają. Bolec poszedł solo. Historycznie to jest oddział z czteroosobowy z tyłu, który... Patrzcie, patrzcie, stoi Wietnamiec koło Adriana. Bolec reprezentuje dobrze Charlie, biegnie. Adrian jeszcze żyje. O nie, czyli tu już wszyscy nie żyją, zostało tylko zaorać Bolca. Tak? Wszyscy już leżą tutaj? Tak. Chyba tak. Nie, a tak, Wietnam. Tak, tylko Bolec przeżył i został tylko Bolec dobrze. Ja zacząłem po prostu biec przed ciebie, no, zostawiłem was tam. Kuń też dobrze zrobił, bo kurwa zamiast siedzieć w tym gówy, nie? Czasu w ogóle tam siedzieliśmy. Tylko mnie tam mydło dopatrzył i tam wysłał botę, nie? Nie rozumiem, no. Dlaczego się nie wycofaliście. Czemu Anki nie zabił się nie widziałem? Dokąd? To jest zbugowane, wiesz? Nie, on... Tak, to się buguje. To jest jako załóż. On, jego nikt, Bolec go nie widzi. Tylko słyszy. No, z tego słyszę. Nieprawda, bo ja cały czas widziałem na misji. Chyba, że to u mnie się zbugował. Lokalnie. Ale żałuję, że dostałem tą kulkę. Bo jakbym nie dostał, to zaraz byśmy się wycofywali. Aha, jest to... oddział, który gonił Kunia. To z ile nie było dalej. Są za nim. Już przy pierwszym, w sumie już przy pierwszym takim kontakcie poważniejszym powinniśmy się wycofywać, tak, bo jednak tak. Robiło się ciemno, byliśmy kurwa otoczeni z dwóch stron, więc to już by był kurwa sygnał, żeby spierdalać stamtąd jak to się... Tak, po tym jak się zaczęło tak kurewsko ciemno. Znaczy wiesz, normalnie powinniśmy się cofać, ale prawdopodobnie byśmy tylko wtedy cali w pierdol od Zeusa. Nie, myślę, ja bym powiedział, że tak. Zobaczył, że jednak widzimy, że kurwa szanse, no zwłaszcza w takiej ciemnicy kurwa, szanse na wygraną raczej są nikłe. Bez flar, do dupy. No i z, kurwa z sześcioma magazynkami do M16. Bolec się drze, że nic nie widzi. Akurat odpalenie tych flar to był nasz największy błąd w tym wszystkim. A co, nie mieliśmy jakieś flary w ogóle do przyjęcia? W ogóle właśnie nie. Dostaliśmy. Flary no właśnie. Nie były nasze. Szkoda, że w tym kierunku idzie. Dobrze, jak, że w ogóle jak to w jakimkolwiek mówią, idzie. Jak to mówią, Polak mądry po szkodzie, kurwa. No. Ty, ja wiem, czemu Bolec przeżył. On tej ryby się nawpierdala. To jest, kurwa, ryba siły. Po prostu Bolca nikt nie zatrzymuje, nie? Liczę na jakiegoś gówno Zeusa, bo nie możemy tego tak zatrzymać. No, ja bym wolał jeszcze zagrać jakieś gówno Zeus. Na... Nawet w Wietnamie. Tak, w Wietnamie, tylko że... Jakiś arsenał, jakieś lepsze bronie, flary. Najlepiej dzień. Lepsze. To prosiłbym o dzień, bo to byłoby wtedy spoko. No, dzień mógłby być. To słuchaj, to póki co czekamy i tak, ja idę pod prysznic ze dwu. Okej. To idę po browar. Może tak już poręczą Rokiego. O, poszedł nim, o. Wyjebane. Powiem. O, zanim się zespawnował Chińczyk. Nie zespawnował, tylko wyspał. A no, a papa się zespawniła przed nim. To raz mi już... Usłyszał Wietnamczyka i się rozgląda. A ten zaraz za nim. Dobra, podoba mi się. Nie, mi tak znowu zaraz. Bolec. Gdzie on aktualnie biegnie? Ej, on dobrze biegnie. Jakby skręcił nieco w prawo, to dobiegnie do wioski. Jeżeli ukradł mapę komuś z tego, z plecaczka czy coś, to jest dobrze. Jest trupa Arturexa, dziwnie szybko zniknęła mapa, także jest szansa. Strzelać. A się zesrał. To jest właśnie PTSD. Ale dobrze biegnie. Jeśli jak tak dalej pójdzie, to do wioski dojdzie. Jakiej wioski? Jakaś wioska? No po prawej. No, zaczynaliśmy.
Tam gdzie to jest kilometr albo dalej. Nie, czy ja wiem. Ile taki kwadrat ma? 100? Tak, 100. 700 metrów jakoś. Jak to się bawicie? Świetnie. Halo, bydło? No, jak się bawicie? No, kurwa, bez pamięcie, wyposażenia w momentu, noc. Bydło, dzięki za te poty. Ja żałuję po prostu, że ty wcześniej z tego RPGa nie zacząłeś walić w tego taktyczną zbitkę gówna. Kurwa, tak kibicowałem, żebyś trafił trzecią rakietę. Nie, Bolet, nie podejmuj walki, uciekaj. Te dwie rakiety ty wystrzeliłeś? Już poszedł. No. Właśnie go napalm rzuć albo coś innego. Napalm na takiego bolca. Najgorsze. Najlepsze jest to, że wokół bolca nie widzę nikogo. On i tak strzela. No, ktoś go goni. A jest, nie, jest był jeden Wietnamczyk. Cały czas przez kolejny wylazł za drzewo. Nie mogę, tak? Ja widzę jednego. Tak, w dobrą stronę strzela. O, zaraz do rzeki dobiegnie. To chyba mamki jest na tym drugim. Sorry, ale jestem na... A, dobra, znalazłem. Na termo mam problem, kurwa, znaleźć tego bota, który go goni. Więc... Włącz termo i... Tyle. Albo po prostu było już termo linii L. Ja bym na miejscu bolca wpierdolił się do tej wody, jak do niej będzie. A, no pod L latarkę, dobra, spoko. No, ma flarę. Ty, rzeczywiście jest flara, ale sztos. Ty, bo tym, pod nie tym nawet lepiej widać. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Dużo lepsze. Bo między tymi krzakami, kurde, na termo też chujowo widać. A koni go tam, jest kurwol. Jest? Jest, jest. I cyk przez jakąś wodę. A tu je piranie go wpierdoliły, nie? Gdzie on jest już? O Boże, on zaraz biegnie do tej rzeki. A Parzek dobrze się wycofuje na tą przyjazną stronę. Kto mu pisze na Steamie, jak on ma biec? To niemożliwe. Coś w tym jest. Kurwa, to niemożliwe. On dobrze biegnie, patrz jak idealnie. To brzmi jak fajny kanał. To nie jest żadna, doskonale sobie zdajesz sprawę chyba. Chyba dowiesz się, że w dupie. Dobre, w sumie dobra. Prawie do nas doszedł do naszej bazy. Mówię, pewnie dostaję jakieś info na tajnych kanałach. Czemu jest zaznaczone, że Magbiat zniszczył jakiś czołg? Co? Jak niby zniszczył czołg? No jak zobaczy, no ma... Nie, co to jest? Taki zero czołg. Zabić? O coś jedzie. No, to jest pojazd jakiś. Ale nie, faktycznie. Helikopter. Nie, strzał do mydła, nie? PTSD. Prr. W sumie jak go ta kurwa go postraszył, nie? Tam się pojawił, tak. Znikał. Ale to jest normalnie amerykański helikopter, nie? Tak, tak. Widzę go. Śmigłowców Huey. Raczej. Przeleciał. Czekajcie! Strzelił do niego. Pan zawrócił. Podziałał. Czekajcie! My długo prześladujemy. Sobie kurwa znajdzie zabawkę, nie? Gdzie jest mydło? Nawet go nie mam na liście. O, jest helikopter. Ej, to jest jakiś bany patostreamer. W sumie. Jestem ciekaw, gdzie ten helikopter miałby wylądować w takiej dżungli, wiecie? Jak to gdzie? Na wodzie. Jak mu macha. Jak rzuci jakiś granat dymny może, jak ma. Przy tej... W takiej ciemnicy bym zobaczył. Chociaż tutaj wyszedł trochę z dżungli, jest troszkę jaśniej. O, wzoracam. Szukają go. Saving Private Bullets. Najgorsze jest to, że Bullets zawsze przeżywa w takich misjach. Zawsze. No. Czemu są cegły w ogóle? Halo? Bolec jest niezniszczalny. Nie wiem, sobie się wbił nie pułapki. Piranie, cyk. Ale na Wietnamie powinna być akcja strzel se w łeb. To nie Daisy. Takie fajne PTSD. No przecież masz. Escape po drodze, nie? Nie, to jest... To powinna być specjalna animacja. Ogólnie na wszystkich misjach dowódca powinien mieć coś takiego. Albo zażyć Janek. O, tak. Albo zażyć Janek, tak. Powinna być taka akcja w menu dowódcy.
PTSD. A, zabił kogoś. No? Kogo on zabił? Zabił Wietnamczyka. Radzi sobie chłopak, ale idzie... Idzie dobrze, źle. Dobrze nie, dobrze idzie. Dobrze idzie, sorry, dobrze idzie. Zaraz idzie. Zabiegnie do tej bazy. Helikopter? No bez przesady, to jeszcze kilometr ponad, półtorej. A tam się przejmujesz, kiedyś dobiegnie. Jako jedyny wróci za raport, co teraz się stało. Wiecie co, ogólnie to nie pijam takich piw sikaczy, ale do perełek eksport mam jakiś sentyment jednak. No i wszyscy są... Bo smakuje jak woda. No w sumie leciutka, no. Bo tak to bardziej Macha. Właśnie jakieś krafty, kurwa, nie z browaru Koczkodan, ale... Koczkodan... Wy coś tam pijecie? Desperadoski! O, szanuję, lubię. Piękny zasecki. Bardzo dobre. Ja to lubię komesy, powiem wam. Ten barley wine zajebiście wchodzi, on nie wiem, chyba tam 10% ma, czy 12. Kurde, jak tak z ciebie słyszę, to powinienem się zapisać do alkoholików tutaj. Alkoholicus. Alkoholicus. Nie, bo my mamy dedykowany kanał. Mam 19 lat i jestem alkoholikiem, nie? Idealnie. Idealnie się nadasz. Przepraszam, ale... O chuj. O, kurwa. Co się stało? Wyskirowany bolest, popatrz. Z... Ty, może on odpalony, kurwa, gra. Niech on zdejmie ten okto, kurwa, ja go nie widziałem teraz. Na noktowizji, nie? Nie mówię, że na termo. No, nie mam tego klikasz Escape, grafika, obraz i potem gamma, jest jeszcze maksa. A to jest oczekiwanie. Nie, to tracisz trochę... Ja robię to tylko przy chujowej noktowizji, gdzie mnie oczy zaczynają boleć od... Nawet na mnie się gammy nie ustawia, tutaj musisz nic nie widzieć. No, a jak dostajemy na misji chujowe nokto, przez które oczy boli, to wtedy dopiero to robię, żeby... Ale bym tak naspawnił tutaj jakiś aligator, czy krokodylów, jakiś innego gruba. Piramidy. Zaraz się utopi. Wietnamskie piramidy, najgorsze. Nie, on źle płynie. On źle płynie. Gdzie on idzie teraz? Chociaż... Nie, że no, to bardzo na pół. Nie, bo jak dobrze pójdzie, to on dojdzie do tej wioski, z której wypływaliśmy, a tam już byli Amerykanie. Tak, a to bardziej na wschód musiałby się skierować. Oni go zabiją. Oni go zabiją. Nie, dobrze biegnie. Ale pa, monki o, pójdzie tą. Monki do niego. O kurwa, o, nie! Końca. Nie! O, kurwa. Nie! Boże, ile można, tak blisko, łódź już po ciebie płynęła. Blame Zeus. Ktoś jedzie, ile tam było? Co? Jeden koleś miał granatnik w ogóle. Kurwa, za często widzę tę misję nieudaną. To jest element folkloru. W sumie Wietnam, no. Bardziej ten real experience, nie? Dole, gdzie? Ja pierdziele, przepraszam. Jeszcze jeden. Monki, mydło, fudujecie mi trafię. Gówno, Zeus. Ta jest. Gówno, Zeus. Tak, ale z nawet normalnym... Nawet tam jest w jasności. I arsenał. Tylko zbroń. Niestety to, że ciemno się zrobiło, to troszeczkę moja wina, bo mi się coś zbugowało. Nie mogłem zatrzymać czasu i jak zatrzymałem, to już było troszkę za ciemno. Troszkę. I no, u mnie się... Znaczy problem był taki, że u mnie była inna godzina niż na serwerze. Musiałem się przelogować, żeby zobaczyć, jaka jest godzina na serwerze. Bo u mnie było jasno, a u was było ciemno. Kruchanie! To było tak ładnie klimatycznie po tym lądowaniu łódkami. Powiem trochę niecenzuralnie, było w kuj ciemno. Dobra, jestem. O, bolec chyba znalazł w stolce. To znaczy w kuj ciemno. Nie, niestety bolec wyszedł na typa i go zastrzelił ten typ od razu. Obserwowaliśmy to. Kurwa, cały pilotun egzekucyjny. Ja akurat łódką płynąłem. No już widzieliśmy, że ewakuacja... Takim już się cieszyliśmy. Cieszyliśmy się już, że bolec ucieknie, a to taki... Wow. Bo w Wietnamie to nie ma tak łatwo. Bolec, miałeś mapę? Bolec? Bolec? Kurde. Umarł już. On miał radio w ogóle? Kto? Nie, chyba nie brał. A ty wcześniej się zgłaszał na radio przecież. Tak? No to może wierzę. Zabrał radio od kogoś.
Ale to czemu potem się nie zgłaszał na radiu? Powinien był się na dziesiątkę przełączyć i halo, odbiór, ratunku. Inbound message. Ja tutaj Johan J. Skamy, możecie sobie tam obadać te linki, co zatestowałem. Dzięki. Ktoś to no. Dobry był? To jest w najbardziej... końcu ten? Jest w końcu główny Zeus? Nie wiem. Musimy jeszcze pytać. Na mnie nie patrzcie, jestem od piątej na nogach. A ja od siódmej. Arturex. Dawaj gówno Zeusa. O, to byłoby miłe. Gówno Zeusik bardzo fajnie, bardzo mile widziany byłby. No to przyjemny cyk. Po tym ciemnym, ciemnicy. O, bolec. No. Miałeś mapę? Ja chciałem zauważyć, że w większości przypadków zginęliście nie dlatego, że było ciemno, tylko że po prostu siedzieliście jeden na drugim i po jednym granacie każda grupa była skasowana przez jeden granat. No ja to w Charlie się obudziłem nagle, pięścia wokół mnie. Mydło, czy ja ci dziękowałem no, za ten Pluton tak, tych Wietnamców? Nie, ja słyszałem tylko podziękowania za strzelenie RPG-iem w grupie ludzi. No akurat nie ja to zrobiłem. To I ja strzeliłem RPG-iem i ja wysłałem na ciebie Pluton. Aha, okej, okay, dzięki. Light. Ale w sumie chyba znaleźliśmy ten jak... obóz. Ten obóz to był pomiędzy tym wzgórzem chyba, to coś tam, tak? Tak. On był, jakbyście poszli dalej tą, na południe, tą rzeką. Nie? Na południe byśmy poszli, to nie. Idealnie byśmy trafili. Jakbyś no jak się rzeka poszli... rozdziela, to byśmy się tam rozdzielili i w końcu trafili na znaki zapytania, byśmy przeczesali okolice. To nie było na znaki znaleźli. Zapytania. Ale bo byś... na prawo, 50 metrów, byśmy zauważyli ogień. No to niewątpliwie, w każdym razie początkowo myślałem, że po prostu pójdziecie dalej rzeką i no, doszlibyście, bo to było na końcu rzeki, tylko że na końcu jednego rozwidlenia. No, tam, nie wiem czemu, jak wszyscy umierali i cały czas byliście atakowani od jednej strony, to jest chyba taki ewidentny znak, żeby nie iść w tamtą stronę, tylko iść w drugą, to mimo wszystko dalej staliście i zastanawialiście się, czy może jednak nie pójść w tą stronę, z której przychodzi do was milion wrogów. No właśnie, tak. Chcę zauważyć, że z każdej przyszli. Zaspektajcie, właśnie nie zastanawialiśmy, że może najpierw powinniśmy wrócić. Znaczy, jak jest kurwa duży ostrzał, to powinniśmy trochę tam wrócić. Wycofasz się. Ale problem był taki, że nawet jak część Charlie próbowała wyjść na wzgórze, zaczęła dostawać taki ostrzał z przeciwnej strony. Chodzi mi o tą sytuację, gdzie już tam Arturek, powiedzmy, przejął dowodzenie, bo nikt inny nie żył i tam. Byli w te 8 osób w jednym miejscu i stali przez dobre 10 minut zamiast się ruszyć. To już byśmy chyba w stanie dogadać, niestety. No, że przy okazji siedzieliśmy, cały czas ktoś dostawał, tak? Jedna osoba jest wyleczona, to będzie dostaje kolejną. Trzeba zostawić i uciekać. Kuń tak zrobił. Ocenianie misji. W ogóle jak zacząłem spieprzać z tej drogi, to ktoś tam został. Kto to był i jak długo przeżył? Jak ty wstałeś? Nie przeżył jedna osoba i przeżył 5 sekund. Zaczął się bandażem, a podszedł do niego błąd, przeładował sobie i go zastrzelił. Bo właśnie Skemę i Niohar, wy macie takie same niki w armii? Bo... Ja tak, taki sam. Czyli tak samo. Czyli Skemę to ty byłeś Adrian, tak? Jeszcze raz, bo mnie nie było. Ty masz farmie nick Adrian, tak? Z Kemy? Tak, dokładnie. Dwunikowy jestem. Znaczy, fajnie by było, jakbyś ustawił albo taki sam nick na TS-ie, albo tak, wiesz, zmienił nick tak, na TS-ie, albo farmie. Nie słuchaj, to ja wcześniej ustawić. Rób co chcesz, miej go w dupie. Nie słuchaj się go. Proszę o bana. Robi ktoś jakąś misję jeszcze? Nie, idę spać zaraz. Ile jest osób chętnych? Wszyscy. Wszyscy. Nieprawda. Ja. Więcej niż wszyscy. Wszyscy mieli ja. Jeden. Ja więcej jestem. Niż jeden. Ja również chętny. Co? Ej kurwa, chips mi spadł, ja pierdolę. Rozumiem, że na modach jest oczywiście wietnamowy. Nawet dwa, no. O kurde. On już tam chyba z pół godziny leży, dobra i tak go zjem. Zobacz na jego. Jak to było? Zasada pół godziny? U mnie jest zasada dwóch tygodni. Halo, znaczy bardziej to zasada braku pleśni.
Skam menu, chodź, halo. Tak? Czemu jeszcze nie dołączyliście do Discorda? Discorda czy powiem? Muszę przyznać, że to było bardzo przerażające, jak uciekałem. Ja zrobiłem krok. Wysłałem zaproszenie, czekam na razie na akceptację. Ale no, halo, Discord i forum jest ważniejsze. Inbound message. Okej. Okay. Steam faktycznie nie używamy. A co chodzi z Mariuszem w ocenianiu? I Mariusz Monkey? No, Mariusz z nim załatwialiśmy. Leczki. No, Wietnam. Wietnam jest, nazywał się Mariusz. A, myślałem, że chodzi o getta. Ja już bijam, kanapeczki robiłem. Kanapeczki? Your channel was edited. Jest. Jak ktoś jest zainteresowany, to Zeus. Włazić na serwer. Jezus, kozina, już takie dwoje. Zobaczymy, ile będzie osób. Jak będzie za mną, to nie będzie. Ja zaraz przyjdę i zobaczę. Zostawiasz mu świniaki. Szybko wbijajcie, a potem wchodźcie, jak chcecie. Tylko żeby się zaczęło, tak? Tak. Początek misji był kijowy przez tą organizację i długi czas oczekiwania, ale tak to było świetnie. Od momentu, jak zaczęło się strzelanie, to było super. Najlepiej było, jak weszliśmy do tej wioski drugiej, co się ustawialiśmy. Ale mi że jak tam strasznie mgła walnęła, to każdy spoważniał jakoś. Ja już wiedziałem, czy będzie działo, jak schodziliśmy w dół do tej wiochy. Patrzę, kurwa, mgła mleko na dole. Oho. Ja oczekiwałem zombiaków. Czemu ja i cygaro? To zombie na Wietnamie? Ja dałem cygaro komuś. Aż chyba na następną edycję Wietnamu się dodał specjalnie mod do zombiaków. O nie. Mamma mia. Co? Dzisiaj Wietnamcy piranie? Zombie Wietkong? Ja zombie ISIS Wietnam. O. Najlepsza kombinacja. To się nadaje na jakąś ekranizację. Jeszcze kozy. Ej Monke, a zombie Wietkong też będzie stawiał pułapki? Jeszcze jak? Jezu. Będzie siedziała w ziemi taka łapa, jak się złapie za nogę, jak wejdziesz. Zobaczyłem pułapkę, krzyczałem, że tam jest, po czym sam w nią wszedłem. No, to było całkiem śmieszne. No, skupiłem się na wrotach z tyłu i tak się przemieszczałem i jakoś w nią wpadłem. Ale najgorsze jest, Arturek, to, że to rozwidle nie było, ale kawałek dalej na zachód. No, właśnie wiem. Trzeba było od razu spieprzać na północ, to właśnie jak ja, dojść do rzeki, przepłynąć ją jakoś i... Wiesz co, ale my tam sobie dyskutowaliśmy, a jednocześnie co chwilę był ktoś do leczenia. To no, nie na zasadzie, że on tam już leży godzinę i trzeba go składać, bo faktycznie można by tylko zostawić, no, tylko tacy, którzy padli dopiero co, wystarczy na przykład stazę założyć. Nie dwa razy łataliście. Trzeba było mnie porzucić gdzieś. Wietnamcy by mnie zabrali, zobaczyli, że mam rybę w kieszeni i by przyjęli jak swojego. To kto to byś musiał mieć? No, ci później to cię definitywnie zobaczyli i przyjęli jak swojego. Dexter? No. Excel. Co ja? Pamiętasz? Alan ma małego. Jezus Mary. Ogólnie to mnie było coś źle ustawił, że wystarczyło kliknąć OK i wejść na misję, tak? Czy on chciał wejść wcześniej? Nie, a to i tak nieważne. Znaczy to... Znowu gówno musiał być przygotowany wcześniej, więc... Znaczy to było dosyć istotne przy wybieraniu drużyn, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Tak jak na dużych misjach jest, jak wiesz, wybiera się drużyny, nowych się daje do, wiesz, dzieli się. No, on siedział przecież w lobby z wami, w sensie nie. Na TS-ie. Na TS-ie tak, ale już połowa osób sobie weszło, nie? Weszły dwie osoby, jak ja wchodziłem na serwer. A później zaczęły, wiesz, kolejne osoby, wiesz. I musiałbyś jeszcze wyznaczyć kogoś, kto by to wszystko zaczął organizować, tak? Zoom. Już jestem na forum i na Discordzie. Nice. Na Discordzie już macie Yangi, zazwyczaj mam akceptuję na forum. Szybko wbijajcie. Dobra, spadam. Życzę wszystkim miłej zabawy na gówno zaufania. Pa, pa. Dobra. Wbijajcie, au. Budowa. Au. Au. Kurwy na dzigu. Co zrobił Rudy na Wielkanoc? Nie wiem. Jajo. Au, pierdolił sobie ręce. Czy tam palce, jak co? Niespodziewane. Najgorzej. A ja mam Rudego w klasie, wiecie. To fajnie. Jesteś to ty. Nie.
Ej. Szanujmy się, tak? Zrobił Dexel pod koniec misji. Nie wiem. Wyjebał się. A dostał, ser jest kałacha. Gramy? Halo szybciej. Dobra, to... Ja idę spać. Ale nawet to zbijaj. Gówno są ustawione? Co? Nie, ja też się zbijam. Jak to zbija się? Dawaj, wbijaj. Bo ja muszę jutro szybko wstać. Ja nie zasnę. Jak się zbijasz? Dywan jakiś się stajesz, wbijaj. Chodź, wolę na misji. Ja nie zasnę dzisiaj. Chodź, nie będę mógł zasnąć przez wspomnienia. O, cześć. Gdy się obudziłem i zobaczyłem 5 strzał. No, cześć. Wolec, to dawaj, wolec, przeżyjmy PTSD jeszcze raz. No, zostaje oczywiście, tak sobie żartuję. No, no. Co wy ludzie? No. Co wy, jak to zawsze jest piątek. Liczyłem, że ucieknę. No to jest 20 osób. Uda nam się skleić Alfa Bravo, Charlie i jeszcze jakiegoś socjalnego SL. No, SL. Zapow BA, Mariusz, halo. Nie, ja sobie grałem na Borbenda. A już są sloty? Staruszki już widzą, 22:40, już chcą spać. Kurwa, kości trzeba smarować. Halo, wbijajcie. Dobra, ja zwijam na razie. Zapytałem, czy jest na Wietnamie. To jest? To jest wietnamowy. Gówno tak, sobie. Tak. To tak, nie wbijam. Jest opis kanału, wbijaj. Co jest? No to nie wbijam. Czemu nie wbijasz? Nie wbijam. Chodź, no ja się nauczę. Dobra. O, ty, nie, Mariusz, usłyszę z nami. Już nie gramy. A co dzisiejszej misji było złego, oprócz gównianej organizacji? Noc. Ciemność. No i co, trzeba codziennie grać dzień? Wszystko przecież grać? Nie, trzeba grać noc na każdym Wietnamie. Na każdym, tak. Przecież ten pierwszy i drugi to też były w nocy. A teraz gówno Zeusa możemy zagrać w dzień, normalnie, żeby powiedzieć świata. Raz jest noc i się wszyscy srają, a nie byłoby tak szybko, gdybyśmy szybciej się zbierali. Znaczy, ja w ogóle nie rozumiem tego, bo na respie staliśmy z 15-20 no, minut, jaki... a później ten marsz, to nawet nie wyglądał jak marsz. Wiesz, drużyny się całkiem szybko ogarnęły, a później briefing strasznie długo trwał. Później się co chwila tam drużyny z przodu zatrzymywały. W wiosce też długo siedzieliśmy, wchodzenie na łódki też bardzo długo. Ja w sumie zdążyłem się wysrać, przywieźć matkę i jeszcze na wioskę się załapałem. Trochę długo to trwało, nie? Wiecie co, z mojej perspektywy jako Zulu, teoretycznie to była pierwsza misja, jaką Zulu wykonywałem w tym klanie, to nie mogłem ogarnąć do końca na samym początku wszystkich osób, jak ludzie powychodzili z jednej drużyny i się podłączali do drugich. Tu się zrobił syf, bo ja liczyłem na to, że trochę mi tutaj mydło, czy ktoś tam pomoże to ogarnąć, bo ja nie wiem, kto jest kto tutaj, kto jest w jakiej drużynie. Właśnie, słuchaj, to zrób jak na buffie, każdego pod ścianę i potem wybierasz dowódców i no. Tak, pamiętam, jak tak kiedyś próbowałem zrobić. A potem grupy na bramę. Trzeba było do ludzi strzelać, żeby się słuchali. Ale strzelanie do ludzi też jest dobrym rozwiązaniem, bo na początku misji z respi, a to jest rozwiązanie, bo strzelisz do dwóch i reszta się słucha. A jeżeli chodzi o to... Tak samo bodajże kogoś zastrzelił na początku. Radka. Tak się marszył. Bo zapytałeś się coś takiego i dostałem kulkę w łeb. Odbiegłeś od nas kulkę 100 metrów, a miałeś się trzymać razem z nami. Jeszcze te schodeliczne... Jedziesz do przodu, zatrzymujesz się, walisz konia. To skoba wiedzieć, co robisz w ogóle. No ktoś tam coś siodę, nie? Mamy iść, a nie? Nie, mieliśmy nie wyprzedzać drugiej drużyny. Cerek, coś powiedzieć chciałeś o mnie? Czy wyprzedziłem ich? Nie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą misję, to był problem taki, co już wiesz, zwróciłem wcześniej uwagę, że ludzie mogli sobie randomowo wejść, po prostu kliknąć OK i wejść. Zajmuję sobie, wiesz, losowy slot i sobie wchodzę, nie? Coś, co nie powinno mieć miejsca, bo później jest to, co widziałeś. Później okazuje się, że jedna drużyna ma 6 osób, a druga drużyna ma 9 osób. I to są pewne rzeczy, na które już wpływu nie mam. No tak, ale to jest już raczej ze strony Zeusa. Co miały na celu te dwa GP Willisy, które się przejechały przez całe drużyny na początku? To są boty. One po prostu mają jechać po drodze i jadą. A ty je puściłeś, żeby sobie przejechały, tak? One nie jechały po drodze. One jechały po asfalcie, haha. To był strasznie słaby pomysł je tam puszczać w ogóle. Znaczy, pierwszy był okej, ale tam ludzie zachowali jakby... się jak debile. No Zeusi tutaj chyba nie grają pierwszy raz w Arno, chyba ten...
idzie na to w parze, to może nie skończyć się dobrze. A idzie na to w parze, jak idzie pojazd, to kurwa zeszliśmy z drogi. No, zeszliśmy z drogi, to on też zjechał z drogi, nie? No dokładnie. A potem Mariusza strzelał przez niego. Co, mówicie o tym drugim incydencie? Ja tego drugiego nie widziałem, widziałem tylko ten pierwszy, gdzie jedzie sobie samochód i wszyscy go oblegli nagle, stanęli tak. Sobie dookoła i zaczął ich przejeżdżać po prostu. Nie wiem, no. A ten drugi to słyszałem, że on nie zjechał sobie z drogi, tylko wyleciał na zakręcie. No. Coś takiego. Dobra, my 20 osób gramy. Jeszcze z dwie osoby jakby doszły, byłoby super. Ja mogę spokojnie ten medyk sypać. Potrzebowałbym przynajmniej medyka i radiooperatora. Leskowik, wbijaj, dawaj. Nie, dziękuję. Jabar. On jest, dobry, ważny. To Aden, chodź. Ja też sobie odpuszczę. No, mało coś ludzi. Jak to mało? Normalnie 10 osób to... Nie no, to nie, tak nie można. Tak, tak nie można. Nie no, ludzie. Takie są najlepsze główne Zeusy. Nie. Dwie sekcje ludzi osobowe. Wołajcie ludzi na Discordzie. Potrzebujemy jeszcze tylko medyka i radiooperatora. Można zrobić dwie sekcje po 5. No. Radek, iść gdzieś na czym, a nie ty, że jesteś? Wyzywaj mnie. Przy 10 osobach jest taki problem, że nie ma komu ginąć, bym powiedział. No można zrobić jakąś obronę, albo coś podobnego. Aż tak jesteś kurwa chętny krwi? Bardziej mi chodzi o to, że dopóki ktoś nie zginie, to reszta sobie łazi tak o po prostu. I ma w sumie to wszystko tak... W dupie. Tak, trochę. O, w momencie kiedy zginie jedna, druga, trzecia osoba i zostaje połowa, to już się tak zaczynają bardziej trochę wczuwać. To kto zginie, to już jest kwestia losowa totalnie. Przy 10 osobach jak zostanie 5, no to tak. No to wtedy już się zaczyna robić ciekawie. Tak, wtedy zostaje oddział specjalny. Dobrze brzmi oddział specjalny. No to zróbmy tak, konwój czołgami czy tam jakimiś transporterami. Kiedyś to było zajebiste. Było, nie wiem, z mojej perspektywy było słabe. Ale my było, graliście przecież rok temu misję na Tyrausie. To były normalne misje. Z napracowaniem. Jak kilka zębuska, żeby pan lepiej. A jeszcze takie pytanie, jak dużo jest roboty z przerzuceniem się na normalne mody? Nie. Możesz sobie zapisać, jakby wiesz. Nie, nie, ja... U mnie to są dwa kliknięcia, pytam się o serwer. A. Nie, to nie dużo. Może na zwykłych modach więcej osób byłoby chętnych. Czy jak teraz pewien? Nikogo chyba za bardzo tu nie ma, to raczej... Nie no, Aden, Les, Windows. To już są już trzy osoby dodatkowe. Jeszcze ja. O, ty Mariusz grałbyś na normalne, prawda? No. Les? W sumie. To przerzućmy może się na normalne, to są już dwie dodatkowe osoby. To... A z tych osób, co są teraz, mogą nie chcieć niektóre znowu. Ja mam w sumie obojętne. Czy ja wiem? Czy to jest jakaś różnica? Jeśli będzie rozsądna i będzie mówił to co chcemy, to chętnie zagram. Ale jest jakiś skemę nieprzydzielony. Jestem.
patrzę na co się przydzielić, bo ja pierwszy raz grałem. To nie zostały ci sloty takie, żebyś ogarnął albo medyka, albo radiooperator. To może nie ktoś się obeznany, niech przejdzie na jakieś tam ważniejsze i zostawi strzelca, nie? Radek? Kurwa. No, sorry, Radek albo ja. Teraz może wezmę tego strzelca AT, bo ja trochę też ogarniam. Kurwa, walił. W razie czego mogę pierdolnąć z rury. Nie, to jeszcze u mnie brakuje radiooperatora, a mnie tylko Jabar mógłby na to wejść. Czy radiooperator nie wymaga jakiejś wielkiej kwalifikacji? No. Tylko chodzić za dowódców. Musisz chodzić za mną i potrafić udostępnić radio albo przekazać. Potrafić rozmawiać na radio, bo jak masz dobrego radiooperatora, to on tak naprawdę gada za ciebie na radio. No właśnie o to chodzi. Bo jeżeli da się nową osobę, to pogubi się w komunikatach. To... Dobra, to nowa może być w takim razie na sapera, przynajmniej będzie upipać. No, to jest miejsce na saperze dla chętnych. Gdzie saper? Saper! Nie! Ty jesteś medykiem. Niochacz tutaj może wejść na sapera, no. No, niochacz! To będzie po prostu dodatkowa funkcjonalność. Radek wypadł stąd. Okej. Dobra, ja muszę do toalety. Wydaje się w ogóle gramy, chociaż widzę, że to jest chociaż nie, taka jedna osoba wyszła. Tak gramy, czy tak się tylko będziemy tak patrzyli na sloty? Ja to gram. Wspomniał jakieś star czasy. Mydło, jaka decyzja Trybunału? Dla spodu bierze jakieś, nie wiem, stówkę i orzeł i reszka. Jeszcze jedna osoba potrzebna, tak? Czy niekoniecznie? Saper został. A po co nam saper? Nie tak, tak wszyscy są ślepi i wejdą. Weź tego sapera. Wykrywać, tak, bo ja zielony jestem. Znaczy wykrywać i tak nie wywalisz ładunki, to pokażę ci, po prostu podstawasz i wysadzasz z naszych i będzie fajnie. No to gramy? Mydło. Mydło poszedł spać. Poszedł do toalety chyba. Może na telefon. To Serek do sąsiada poszedł po cukier. To Serek poszedł się zesrać. Po piwo do biedronki poleciał. Alfa 2-4, pilot kas. Takiego chłodnego to bym się napił. Ale w moim wieku? Kurwa. Pilot kas, a nie ma kurna nimy. Mariusz. Co? Ile już było lat? 17, listopad 18. Był. Czyli co? Ile masz? Co? 17. Co? Ile? No 14 w listopadzie 18, dobrze słyszę. A dobra. Tak. Dobra, rozumiem. Nie wiem co, czego tu nie rozumieć, nie? Będziemy to grać jeszcze dzisiaj, czy... Jestem słynny rocznobójca. Czekamy na Zeusa. Jop, jop. A, na drzwi. Dlaczego wszyscy ludzie z harmonikami grają to samo? No właśnie. Dzisiaj siedziałem z Kuprą w samochodzie, też to grał. Znaczy, tutaj trzeba się wysilić. Weźcie jak się, dołóżcie się to w jedną rękę i masz od razu, a tak to trzeba użyć dwóch. Jeżeli się tak zapytam, co wy chcecie grać? No, coś prostego. Jakby była taka misja z taką pogodą, jak była po wylądowaniu w tej wiosce na drugim brzegu. I zombiekami się za tydzień. O, to super. Za tydzień, jak ktoś pamięta, jakie było poprzednie zakończenie Wietnamu, to teraz będzie lepsze. Tamto z popsutymi helikopterami?
Jakimi poprzednimi helikopterami? A nie tam tydzień temu, jak mi helikopter uciekły? To nie to. Poprzednie zakończenie Wietnamu, w sensie jak był Wietnam poprzednim razem i się skończył. To dobra. To było w czerwcu? Czy nie wiem. A, to mnie nie było. No nie, no daj sobie już wyszedł, kurwa. Aha, czyli wszyscy wychodzą, super. Nie. To... Tak się jak... Znaczy... Jest. Trochę ludzi ubyło jeszcze, już miałem startować. Przykra sprawa, jak to nie. No jest nieładnie, tak bez zapowiedzi. Brakuje tu Rambara i jego gówno Zeusów, które mogą być nawet na 3 osoby. Tak. 2 medyków, 1 dowódca. Chociaż Windows nam ostatnio zrobił też misję na 3 osoby, też było ok. Ale te turambarowe były takie lepsze. Po 13 nawet był chyba jeden. Tu o 14. To było o 16.30 nawet chyba jeden był. Tylko ja wytrafiłem sesję? Nie. Szkoda, że nie ma piesy. Można by było protokół Apex. W sumie? A ile osób ma? Dobra. Nie, to jest słabo. Jest nas 16 na serwerze i gdybyśmy się ogarnęli... Dobra, ale większość tam chyba nie chce grać Wietnama. Czy idziemy na Krzysztofa? A słuchaj, jak na przykład chciałbym jakiś gówno Zeus sam stworzyć. No, no, tylko poczekaj, obrzydzę. Jest napisane w rozporządzeniu. Na forum jest napisane, co zrobić. Zajrzymy szkoły jeszcze, jakieś rajdy. Musisz będę upominać się po prostu o asystę na Zeusa. Dobra. Najlepiej chyba na gówno Zeusach, nie? Znaczy ja przeczytałem to, ale pobieżnie. Na razie. Ale ogólnie najlepiej to chyba na gówno Zeusach takie asysty. A z gówno Zeusów się liczą? Znaczy gówno takich Zeusów. Normalnych? Się mają liczyć? Z takich normalnych gówno Zeusów, czyli 20 godzina powiedzmy w tygodniu, tak? No tak, o takie choć nie o takie o 10 rano.